To jak młody, 23-letni chłopak przekonuje dwóch przedsiębiorców, że z nim trzeba zrobić biznes? Brak próchnika nie spowodował protestów i zamieszek, nikt nie czekał na jego powrót, ale dodanie odpowiednich elementów do tej marki właśnie w postaci dystrybucji produktu, wygodnego produktu, jakiegoś, jakiegoś wyrażenia emocji przez projektanta, daje tej marce szansę na, na dalsze istnienie. Start w kryzysie z małą ilością pieniędzy i jest naprawdę pobudzający do, do myślenia. Ja po prostu wierzę w, w to, że pewne marki z pewną tradycją da się e, sprofilować, ale też przestrzegam przed myśleniem, że marka to jest wszystko. Witajcie w audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszamy dla was interesujących gości. Zadajemy im trudne pytania, zastanawiamy się, co ich napędza. Szukamy przedsiębiorczości w ludziach przedsiębiorczych i w przedsiębiorcach. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka. Zostawcie komentarz, bo sztuczna inteligencja to lubi, a my lubimy sztuczną inteligencję. Ona nam daje zasięgi razem z waszymi komentarzami. O, dziękuję za tego lajka. A dzisiejszym gościem jest niesamowity przedsiębiorca, na którego czekałem parę lat, kumpel, inwestor Tomek Ciąpała. Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Zbudowałeś firmę Lancerto, jak i parę innych firm i tak po prostu sobie kupiłeś markę Pruchnik ostatnio, bo, bo warto było do portfela. Jak to jest? z małego miasta stać się potentatem. Zobaczcie, nawet ubrałem, dla tych co oglądają, nawet ubrałem marynarkę i białą koszulę na ten wywiad. Jak to jest yy, zrobić coś, yy, wychodząc z bardzo przedsiębiorczej rodziny? Zrobić coś po swojemu. To rzeczywiście zapraszasz na za dłuższą e, rozmowę, jak rozumiem, e, w tym całym no, co świecie. najmniej godzinę, jak znam ciebie, to dłużej. E, w tym świecie, gdzie konsumujemy, konsumujemy coraz więcej, coraz krótszych treści, to będzie taka, e, rozumiem, lekka spowiedź e, z tego, co się wydarzyło. Maciek, ja jestem z Podkarpacia, e, faktycznie e, z takiej małej gminy Czarna, gdzie chodziłem na przedszkola. Poprzez łańcuch Rzeszów i, i, i potem Stany Zjednoczone i Francję, i, i w zasadzie bardzo dużo krajów, które po drodze odwiedziłem w różnych kontekstach, doszedłem do takiego momentu, w którym jestem dzisiaj. Pewnie warto powiedzieć, że jeśli, jeśli pytasz o, 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 o sukces, to chyba najlepsza rada jest taka, żeby bogacić się powoli. No. Czyli nie szybko, bitcoin, złoto i takie. Tak, myślę, że do tego dojdziemy. Natomiast po drodze rzeczywiście rozwijałem poszczególne talenty, które, które, które mogłem w danym momencie, bo te Stany Zjednoczone wzięły się prawdopodobnie z kompleksów, bo jak byłem w tym przedszkolu w Czarnej, to byłem jedynym dzieckiem, które nie miał tych kolorowych zabawek i, i tych pięknych słodyczy. A potem wszyscy spotkali, jechali na Sahara? Tak, to do była taka duża, duża migracja. Do Stanów. Potem, potem była podstawówka, gdzie rozwijałem talenty, chociażby byłem tym harcerzem, rozmawialiśmy o tym w, wcześniej. Trenowałem kickboxing, mod, no, chodziłem budować samoloty, typ, to była modelarnia. Um, więc różne talenty, ale nigdy nie czułem, że jestem we właściwym miejscu, i zawsze miałem taką perspektywę, że gdzieś tam na świecie jest jakieś większe epicentrum, jakieś miejsce, gdzie mogę się odnaleźć, sprawdzić. I, i, I potem były te, te, te Stany Zjednoczone, które chyba zmieniły wszystko w moim życiu. Ale to nie było dobre doświadczenie. Wrądowałeś w takiej małej miejscowości, w dziwnej rodzinie i dotrwałeś do końca. High school i... W trakcie, w trakcie jak było byłem, ciężko. To było ciężko, rzeczywiście, bo zderzyłem się. Um, słuchaj, to jest trochę tak, że patrzymy na, na pewne mocarstwa z takim zachwytem, um, a naj, najbardziej jak jesteśmy w ambasadzie tego mocarstwa. Albo na ich stolice, czy też na duże przykład, miasta, tak. E, i, I faktycznie zobaczyć 20-kilka lat temu Nowy Jork, który był pewnie piękniejszy niż nawet teraz jest, to było przeżycie, A potem była prowincja, taka klasyczna prowincja, zapomniana trochę przez. Przez te inwestycje, które, które oglądamy w mediach. Więc rzeczywiście trafiłem do rodziny, która była wyjątkowo ciężko pracująca. Taka skupiona na łapaniu, jak to mówią w Stanach, paycheck to paycheck. Obserwowanie tego to było dosyć egzotyczne. Myślę, że miałem jakiś minimalny wpływ na to, żeby edukować tych ludzi trochę co do chociażby odsetek, które płacili od niepłaconych rachunków regularnie. Ciekawa przygoda, ale zakończyła się niesamowitym dla mnie takim nieoczywistym scenariuszem, ponieważ nie wiem, czy ktokolwiek o tym wie, ale zostałem królem balu, tak zwanym promking. Nauczyciele cię na ciebie głosowali. Tak, to, tak? Było, to, było, to było niezwykłe, ponieważ w jakimś sensie byłem bardzo uradowany, że to, że, że, to, że to właśnie jakiś chłopak z polski, który nagle się pojawił w szkole. Jest tym królem balu, co, co w polskiej tutaj naszej atmosferze to, to nie ma większej wartości, ale w Stanach ma dużo. To jest rzecz w Stanach. I te płaczące mamy, które, które jakby no, miały prawo się denerwować, że jakiś, jakiś obcokrajowiec. E, bardziej zasłużył w danym momencie na, na taką nagrodę, więc ciężka praca nad sobą, nad, e, nad, nad lokalną społecznością. Zanurzenie się w tą społeczność e, też było dosyć dobrym doświadczeniem dla mnie. A gdzie byłeś? Byłem w takim miasteczku Butterford e, w Pensylwanii. Mhm. E, Pensylwania to był kiedyś taki mocno industrialny stan. Bardzo dużo fabryk, stalowni, które właśnie padły, I, i już wtedy, kiedy ja byłem, bardzo ciężko było sensowną karierę pracy, więc dużo ludzi po tej szkole gdzieś emigrowało w różne strony, najczęściej do wojska. To był też ten okres, kiedy właśnie armia amerykańska zapewniała pra pracę dużej ilości. Tak, to Oso... jest coś, co w Polsce nie się. Patrzy na to, co się dzieje w Rosji, ale to, 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 to mocarstwa tak po prostu mają, tak. No, pamiętam, że w ostatnich tygodniach szkoły przyjeżdżały poszczególne jednostki, um, a to Navy, a to Army, każdy pokazywał swoje. Potencjalne korzyści z tego, żebyś nie Nie kusiło cię? Przez chwilę. No przez to chwilę, papiery bo, byś dostał od razu, Ale przede wszystkim pokazywane to było w bardzo atrakcyjny sposób. Oczywiście. Chociażby lotniskowiec, zwiedzanie świata, pierwsze mieszkanie i tak dalej. To kusi. Kusi zwłaszcza tych, którzy nie mają swego planu na siebie. Wróciłeś to Polski? Jak ta Polska się zmieniła przez te dwa lata, kiedy cię nie było? Bo to też był okres silnych zmian, nie? No tak, pamiętam, że jak wylądowałem na Okęciu, to jeszcze jeździły maluchy i to było takie zderzenie po, po dłuższej nieobecności, że, że ta Polska odstaje trochę od tych stanów faktycznie. Natomiast ja wróciłem do Polski, po pierwsze dlatego, że nie miałem pieniędzy na studia, albo nie miałem śmiałości poprosić o pieniądze na studia w Stanach, to, to, to pewnie byłoby bliższe prawdy. A stypendium byś miał na dostał. Częściowo tak. Natomiast uważałem, że, że, to jest, że to nie jest w porządku. Uważałem, że, że mogę to zrobić też w Polsce. Rozważałem dwie uczelnie, jedną państwową, jedną prywatną. No, na państwową brakuje mi kwalifikacji ewidentnie i, i poszedłem do prywatnej uczelni w Nowym i wtedy była jedną tak, z najlepszych. To był, to był przez, persw... przez, przypadek, przez przypadek chyba dokonasz lepszego to wyboru. To był czysty przypadek, sugestia niejako nie siostry, która już tam była um, i to była przygoda życia. Mhm. Trzy lata w przedsiębiorczym takim miejscu z rektorem, który, który dawał nam wolność do, do tego, żeby organizować różne rzeczy. Brałem udział w różnych konkursach, niektóre nawet wygrywaliśmy. Potem, potem dostaliśmy szansę wyjechać na Erasmusa i już we Francji na tym Erasmusie skończyłem magistra i to był taki moment. W międzyczasie twój ojciec budował biznesy. O czym tak. ty nie wiedziałeś jako młody człowiek? Nie zdawałem sobie do końca sprawy z tego wszystkiego. Yy, ludzie młodzi nie myślą o wszystkim. Ale w pewnym momencie, jak twój ojciec sprzedawał biznes do CEDC, biznes dystrybucji alkoholi, to byłeś osobą, która pomagała w negocjacjach i tłumaczyła, prawda? No tak, właśnie. Ile miałeś lat? Miałem 18 lat. Prawie 400 milionów złotych obrotu, kilka milionów zysku zależnie od roku, to był olbrzymi biznes jak na tamte czasy, nawet bardzo duży jak teraz. Czy sobie zdawałeś sprawę, co ty negocjujesz, czy to było po prostu ciekawe doświadczenie? Nie byłem aktywnym negocjatorem, byłem bardziej pasywny no i dzięki też temu doświadczeniu byłem w stanie zobaczyć w tym wieku do no, wioską giełdę chociażby, Pozwiedzałem Stany z innej perspektywy nagle. Bardziej inaczej wyglądały niż tam ta miejscowość W, w, w towarzystwie <noise> osób, które osiągają sukcesy, Stany Zjednoczone wyglądają zupełnie inaczej. Wiele lat, wiele lat później miałem możliwość przeżyć podobną przygodę, kiedy Amerykanie chcieli kupić to naszą część odzieżową. Mm -hmm. Kiedy też czerwone dywany roz, rozkładali przed nami w różnych miejscach. Także to, to, to były dwa różne skrajne doświadczenia, te amerykańskie. Czego nauczyło cię to doświadczenie? Bycia no, może i biernym negocjatorem, ale bycia w tych negocjacjach. Jakbyś spojrzał na to teraz z perspektywy czasu, co się dodało? Przede wszystkim trzeba z punktu widzenia osoby, która ma biznes, stale sobie zadawać pytania, który moment jest dobrym momentem na exit. Dla mnie to była piękna nauka na to, że rynek się konsoliduje i, i trzeba mieć świadomość, że, że w każdej branży, w każdej chwili może być taki moment, że coś zaczyna się konsolidować. I to jest moment... I Wtedy albo jesteś konsolidatorem, tak. albo jesteś konsolidowany. Dokładnie tak. I umówmy się tam ten czas temu, mówimy o 20 latach wstecz, dostęp do kapitału dla polskiej firmy był, był jeszcze trudniejszy mhm. niż, niż dzisiaj. No, więc nauczyło mnie to kolejne, jakby kolejnego spektrum analizy. Zadawać sobie pytanie, czy jeżeli inwestuje w biznes, to czy to jest ten biznes, który trzeba szybko rozwijać, bo musi być jeden jedyny i, i będzie konsolidowany, czy też masz, masz, masz swoją przestrzeń, która się nie skończy. Mhm. Jeśli robisz ją dobrze, to, to nie ma takiej presji właśnie. To, to była taka pierwsza moja myśl, dlaczego sprzedawać? Um, i, I potem to, co się wydarzyło na rynku, jak się jak się pozmienia, jak powstały e, dyskonty, chociażby, których w, czas, w tych, tamtych czasach nie istniały, to pokazało, że trzeba mieć też e, umiejętność e, wyboru timingu co do mhm. transakcji. Tak, bo można było zupełnie inaczej trafić. Tak i, i, i są firmy, które, które uważały, że to jest za wcześnie, albo że to jest zły pomysł i, i różnie, różnie te firmy e, potem e, się rozwijały. Jesteś we Francji. Studiujesz. Tak. Twój ojciec inwestuje pieniądze zarobione z transakcji. Jedna z tych inwestycji nie do końca zadziałała tak, jak on by chciał, bo chciał, kupił upadającą fabrykę, którą chciał zamienić w centrum handlowe, ale lokalna społeczność, związki zawodowe nie do końca na to dopuszczały i jest z fabryką odzieży. Tak było. W zasadzie kupił to od syndyka, pusty budynek i postanowił, że odtworzy tam produkcję. Ojciec przylatuje do ciebie i mówi, żebyś pomógł mu z tym. Ja kierowałem sobie swoją karierę w kierunku bardziej bycia konsultantem przez, przez chwilę, i to tak się złożyło, że postanowiłem po takiej naszej rozmowie, że na jakiś czas, na kilka miesięcy przed startem pracy, a po studiach, że, że, że wpadnę, zobaczę. McKinsey czy Bain? Do, to, tam było kilka na stole rozmów, okay. też był to Berger. Był, to był ten kierunek. Tak, strategicznych, po to, żeby poznać modele biznesowe, chociażby. Cieszę się bardzo, że to się nigdy nie wydarzyło swoją drogą. Mam takie, takie przemyślenia. Profesor Płoszajski powiedział piękną rzecz: że w życiu nie ma testów AB, więc nie wiesz, co by się wydarzyło, gdybyś parę lat tam był. Jeżeli zaczynasz swoją karierę od ciepłego biurka i hoteli trudno. pięciogwiazdkowych, i dużych pieniędzy, to myślę, że, że inaczej jednak to, toczą mhm. się losy poszczególnych osób, tam mhm. Cóż, pojawiają się w łańcucie, e, czyli po takiej długiej pętli bycia w różnych miejscach, w różnych krajach, e, jestem w łańcucie i, i, i powoli próbuję zrozumieć, e, w jakiej sytuacji jest ta spółka ona do dzisiaj ma niesamowitych fachowców i, i to była taka przewaga, którą, którą mieliśmy. Natomiast widać było też, że za chwilę to szycie w Polsce, podobnie jak produkcja wszystkiego, co, co wymaga dużego wysiłku pracy człowieka. Wszystkiego, wszystkiego co poszło do Chin przez ostatnich 20 lat. Wszystko, czego nie da się automatyzować. To, to, był, to była kwestia czasu, kiedy ten oportunizm się skończył. I, no i tak były, to, to wszystko szło w kierunku takim, że albo się wyspecjalizujemy w czymś konkretnym, Um, nie miałem pomysłu, żeby produkować spadochrony, bo wiem, że to by było też fajne. Ustaliliśmy, że skoro kompetencją jest szycie e, luksusowych ubrań, e, to zróbmy je na miarę, po prostu. Stwórzmy w, w łańcuchu w Polsce miejsce, w którym można produkować na całą Europę e, indywidualnie szyte, każda jedna sztuka inna, ubranie na miarę. A dlaczego postanowiliście kupić spółkę we Francji? Wiedza o tej spółce przyszła przez, przez przypadek. To jest, ta zasada, to jest ta zasada, kiedy przygotowanie spotyka się z szansą. Mm -hmm. Po drodze spotkaliśmy F F Francuza, który zajmował się. E, o, był, był agentem dla różnych brandów międzynarodowych i lokował dla nich produkcję. E, i, I gdzieś tam właśnie w rozmowie wyszło, że jest ostatnia firma, która szyje na miarę, która się wyspe wyspecjalizowała właśnie w tym. W biznesie. Nasza największa szansa polegała na tym, żeby zrobić coś trudnego, co będzie nieoczywiste dla wszystkich innych. I tak dokładnie było, bo ja słyszałem wiele, wiele miesięcy po, tej, po tym, jak zaczęliśmy mówić, że szyjemy wyłącznie na miarę, ja z, z, jakby, z, z jaką ironią oceniane to było przez innych producentów w Polsce. Większości już nawet nie ma. Z których nie ma? Dokładnie tak. Bo wszyscy mówili, tego się nie da. Każdy o tym rozmawiał, nikt tego nie miał zrobić. Ale w momencie, kiedy my nabyliśmy aktywo pracujące i przenieśliśmy Szwalnie. to... Tak, przenieśliśmy to wraz z kilkoma Francuzami do Łańcuta, nagle tak, stało się Francuzów oczywiste... już udało się przenieść do Łańcuta? Tak, tak, na no dwa lata. E, to, czyli to nie było takie oczywiste, ale rozumiem, że dało się ich przekonać. Dało się ich przekonać, żeby, żeby, żeby właśnie te trzy osoby do nas przyjechało, zamieszkało i przez, przez jakiś taki ważny moment e, pokazaliśmy naszym ludziom, że się da. Że naprawdę każdy tak. może. A szancerzy przyszłość... zostali czy wrócili? A po dwóch latach wrócili do, do mm -hmm. siebie, do dzisiaj z jednym z nich e, współpracujemy. współpracujemy. Tak. Więc to była taka, taka ciekawa historia i, i, i ta przygoda trwa do dzisiaj. Okay. Przy czym ja się nią nie zajmuję. To też jest ciekawa rzecz w tej historii, że zrobiłeś restrukturyzację. No na, mogłem, bo na, ja nawet, ja byłem nawet, nie jestem, nawet nie jestem pewien, że restrukturyzacja, bo, bo to było znalezienie pomysłu na biznes, tak? bo jest hala, jest y, tradycja i tak dalej. Pomogłeś tej restrukturyzacji w biznesie ojca, czemu go nie prowadzisz? Wydarzyło się dużo ciekawych, ciekawych, takich dynamicznych sytuacji w trakcie tego, jak, jak razem pracowaliśmy. Biznesowych, rodzinnych? Biznesowych i rodzinnych, bo to się nakłada w, w rodzinnych biznesach. I, I jakby wydawało się, że najbardziej rycerskim wyjściem z tej sytuacji będzie jednak wyjście z rodzinnego biznesu. Zostawienie tego, jak jest właścicielowi i prezesowi ojcu. ojcu, tak? I, i, i to było oczywiście takie to był proces taki ciągły, bo to chwilę trwało pewnie około roku czasu, ale wydawało się, że, że ten biznes jest poukładany i, i moje pomysły co do bardziej międzynarodowego podejścia do tego wszystkiego nie, niekoniecznie spotykały się z, z, jakąś taką, z jakimś takim entuzjazmem. I szczerze mówiąc, uważam, że, że każdy. Człowiek, który w biznesie rodzinnym jest i nie może swojej wizji w jakiś sposób wprowadzać, powinien spróbować na własną rękę, zobaczyć to z innej perspektywy. Ja uważam, że, że zdarzyła się najlepsza możliwa sytuacja dla mnie, że postanowiłem samodzielnie inną rzecz, kompletnie niekonkurencyjną względem siebie. To jest bardzo ważne, to co Ty mówisz, bo złota klatka jest nie tylko w korporacji. Oczywiście, że. Złota klatka potrafi być w biznesie rodzinnym. Myślę, I ona że... wtedy ma jeszcze grubsze pręty, ale również czasami pod napięciem, bo to jednak jest rodzina, tak? Ehm, jeden z naszych wspólnych znajomych, kiedyś mieliśmy rozmowę i e, o restrukturyzacji spółki, muszę, muszę pogadać z mamą, muszę pogadać z mamą, ja mówię, ale po co ty musisz pogadać z mamą? No wiesz, ona ma 6% udziałów, nie? Dla mnie mama to jest coś innego tak. niż mama dla kogoś e, w biznesie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczanie Tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą, abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków, a dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla Ciebie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Enbridge Marketing Experts. Agencja digital marketingu, która bazując na danych i wewnętrznym know-how dostarcza kompleksowe strategie marketingowe, które generują realne wyniki dla biznesu. Wejdź na embridge.pl, żeby dowiedzieć się więcej. Każde wydarzenie może stać się niepowtarzalnym doświadczeniem. Big Beans, której baryści i kawa uświetniają każdy event, od konferencji po targi. Zwiększ zainteresowanie swoim stoiskiem, nawiąż nowe kontakty i współpracę. Zyskaj uznanie swoich gości, klientów, częstując ich wyjątkową kawą. BigBeans.pl Barista na Twój event. Partnerem audycji jest Startup Academy. Wspierają samorządy i instytucje publiczne w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Pomagają firmom i korporacjom generować innowacje, i budować kulturę innowacyjności. Rozwijają startupy i skalują ich model biznesowy. Partnerem Audycji jest FOTC, partner Google Cloud, który pomaga firmom wdrażać i optymalizować usługi oparte na chmurze. FOTC, Twój partner w podróży do Google Cloud. W jaki sposób można podjąć taką? Ile miałeś lat wtedy? 23? 4. No, to nie było oczywiste, bo można było dość wygodnie żyć, prawda? Tak. Zarządzając tą spółką. Tak, tak, oczywiście tak. pytanie, jak się z Ojcem byś układał? Ale w jaki sposób podejmowałeś tą decyzję? W jaki sposób odbywaliście komunikację? Możemy mówić o tych trudnych momentach też, że po pierwsze, udało wam się, udało ci się pójść na swoje a po drugie, że ze sobą rozmawiacie. Ja ze swoją energią, ze swoimi pomysłami i ze swoim patrzeniem na ten łańcuch wartości całego rynku dostrzegłem po prostu szansę w budowaniu własnego brandu i jakby to, to było moje przekonanie, że musimy zbudować kilkanaście sklepów z marką odzieżową i to był taki ruch przedsiębiorczy. Udało mi się przekonać dwóch braci. Jeden dzisiaj mieszka w Gdańsku, drugi w Bielsku, białej Żebyśmy razem zbudowali spółkę, przyszedłem z jakąś wizją tego, jakby to mogło wyglądać za 5 lat. Oni mieli już. Oni mieli jeden sklep, potem trzy sklepy, ale wcześniej kilka innych, różne potyczki, też Cie ciekawe. W Detalu się. Tak, znali się obruszać. świetnie na, na, na kliencie, umieli ten proces psychologiczny, mieli, mieli, mieli jakby przeżyty, bo sami to robili, byli świetnymi kupcami, bo, czemu ich koc, bo byli uczciwi. Okay. Z palety ludzi, których poznałem w tych czasach, to byli jedyni ludzie, którzy jak obiecywali, że na przykład raz w tygodniu przyjadą po jakiejś rzeczy i zapłacą, to tak się działo. To byli bardzo ciężko, ciężko pracujący ludzie, którzy bardzo cenili słowo. To jak młody 23-letni 23 chłopak przekonuje dwóch przedsiębiorców, że z nim trzeba zrobić biznes? To też zajęło trochę czasu, bo... Każdy z nas miał różne opcje, mhm. i myślę, że dużo dobrych spotkań i dużo wizjonerstwa na tym etapie nam się przydało, bo byłem w stanie wytłumaczyć im, że to, co, to, co im się zbudowa udało zbudować, jest wielkie, ale to naprawdę może być dużo, dużo większe. To znaczy, ja pokazałem im inną planszę. I zmieniłeś zasady. Pokazałem po prostu inną perspektywę, zwyczajnie. To tak by można było dzisiaj nazwać. Pokazałem im perspektywę innych liczb, innej skali, innego podejścia. To nie są warcaby, to są szachy. Tak, tak? Że, że można dobrze żyć tak, jak się żyje, i każdy z nas może robić to, co uważa, że jest fajne, ale łącząc te talenty i to moje doświadczenie, to moją wizję, to, ten ich zapał, to, to ich doświadczenie w końcu, to można naprawdę zrobić coś, coś dużo większego. No i chyba do dzisiaj jesteśmy najbardziej wdzięczni sobie we trzech, że to się udało. Że uwierzyliście w siebie. Tak, że zaufaliśmy sobie. Bo każdy z nas musiał pójść na kompromis. A dawno temu jesteśmy już przekonani, że, że to był słuszny kompromis. Skąd wzięliście kapitał na początek? W momencie, kiedy przekonałem chłopaków do tego biznesu, tutaj się pomoc, pomoc bardzo przydała, którą otrzymałem właśnie w tej części produkcyjnej. Mieliśmy długi termin płatności mieliśmy jakąś taką pomoc biznesową, która nam pomogła wystartować, ale to było najmniej ważne. Najważniejsze było to, że już istniały jakieś sklepy, które generowały cash flow, a potem, ponieważ nie było funduszy VC, nie było żadnego takiego EPFR-u, który by łatwo nas wspierał, my zwyczajnie szukaliśmy swoich szans w tym, żeby ten kapitał, który, który, który jakby Generowała spółka, szybko mądrze odlokować. I trafiliśmy taki moment, że trochę firm bankrutowało. I byliśmy w stanie bardzo tanio kupować meble do sklepów albo całe sklepy. Te pierwsze ruchy, po tym jak się poznaliśmy, to było tak naprawdę kilka, kilka szans, które się otworzyły, które dostrzegliśmy we trzech, czy jakkolwiek. Czyli z bieżącego kapitału tak, w biznesie byliście w stanie przejmować. Byliśmy w stanie z bieżącego kapitału szybko skalować nowe punkty, mhm. przez to, że rynek. W tych latach 2007-2008-2009 był trudny. I my zaczęliśmy w 2008 roku działać operacyjnie, kiedy był problem Lehman Brothers i, i, i całe te problemy, więc dużo, dużo firm miał kłopoty z finansowaniem nie będę przywoływał tych konkretnych firm i marek, ale udało nam się bardzo szybko zbudować dużą skalę. Dużo większą skalę niż byliśmy w stanie ogarnąć. Więc to były takie, takie strzały. I to wszystko, jak ta dźwignia zaczęła pracować, to się okazało, że my jesteśmy w stanie na bardzo niewielkim kapeksie odtworzeniowo generować bardzo dużo przychody. I startowałeś w kryzysie tak jak Airbnb. Start w kryzysie daje wbrew pozorom dużo szans. Start w kryzysie jest małą ilością pieniędzy i jest naprawdę pobudzający do, do myślenia. Jak żeglarze, jeżeli po stanowimy sobie płynąć na zachód, to, to nic nam nie wiało w plecy, tylko zawsze musieliśmy się hasować mocno, żeby, mm -hmm. żeby tam dotrzeć. Więc y, przeżyliśmy przeróżne perypetie tego rynku i walki cenowej, i rozdawanie gratisowych produktów przy zakupie m, dwóch. Um, przeżyliśmy teraz COVID, przeżywamy... No COVID spowodował duży spadek, prawda? No, COVID nas zatrzymał do zera. Wszyscy ubierali dresy i siedzieli w tak, domu. Ale przypomnijmy, że mieliśmy cztery lockdowny tak. i centra handlowe były zamknięte. Mhm. My A były? Tak, no, to jest jakby historia, która się potoczyła szczęśliwie później yy, dla nas, ale w momencie, kiedy byliśmy zamykani, to ja miałem yy, przyjeżdżające ciężarówki z towarem na magazyn nie mogłem niczego z tego magazynu wysłać do sklepu, bo były zamknięte i jeszcze mi się odkładały płatności za, za te wszystkie zdarzenia, czyli za mm -hmm. to towar, za pracowników. Tak Więc cashflowo to, to, to byliśmy przez chwilę technicznymi bank bankrutami. Ja chcę wrócić jeszcze do tego początku, bo poza tym wsparciem, że dostajecie długi termin płatności e, z firmy Ojca. E, Kapitał jest jednak ważny, żeby wystartować, tak? I to, że biznesy tam pracują, twoich wspólników, to pomogło, ale magia spółki odzieżowej jest takiej, że im jest większa, tym ma więcej kapitału obrotowego, tym więcej pieniędzy ma zamrożonych. Mieliśmy jedną inwestycję razem w Sugarfree tak. i Cardiobunny, więc wiemy, że szybko rosnąca spółka też potrafi się potknąć o własne sznurowadła. Jak sobie poradziliście z tym, że tego kapitału było mało? Wiem, że kryzys pomagał, bo można było taniej kupować, ale to i tak trzeba było mieć pieniądze, żeby kupować, tak? Maciej, my po prostu musieliśmy dostosować strukturę kosztową do, do tego wszystkiego i robiliśmy wiele rzeczy pod front. Po to pierwsze, znaczy? Po pierwsze, nie mieliśmy działu marketingu. Po drugie, witryny w naszych sklepach przez kilka lat były te same. Nie mieliśmy pieniędzy, żeby je zmieniać, żeby je uatrakcyjniać. Po trzecie, patrzyliśmy na to, co jest ważne. Wiedzieliśmy, że ważny jest dobry produkt, bo to mieliśmy od startu jako, jako w naszym DNA i wiedzieliśmy, że musimy dać świetną obsługę klienta. Czyli w momencie, kiedy mamy sklep w centrum handlowym, a wiadomo, że klienci wchodzą i konwersja jest na poziomie około 10%, to klienci do znanych sklepów markowych wchodzili i wychodzili. Trafiali do nas. To była nasza szansa. Bez logo, bez znajomości marki byliśmy w stanie zwiększyć sprzedaż, byliśmy w stanie tym klientem się opiekować i dawać mu obietnicę tego, że jak kupi to u nas, to że będzie zadowolony. I pierwsze 7 lat, jakbyśmy tak dobrze rozebrali, to była masakra. To było to naprawdę znaczy? trudne. No właśnie, nie było na nic pieniędzy. Myśmy nie byli w stanie zapanować nad wieloma obszarami. Czyli kołdarka była zawsze za krótka. Ca, ca, cały czas. To było, to było właśnie decydowanie między dobra, to zwiększamy kapitał obrotowy, czy otwieramy kolejne sklepy. Bo ten kapitał obrotowy. Ale kolejny sklep to też jest kolejny kapitał obrotowy. Dokładnie bo będzie tak. go za Dokładnie nie? Tak, więc to 7 lat to była taka sytuacja, w której my nie potrafiliśmy złapać w ogóle odwagi i mówić o tym, ale, ale zrobiliśmy fajny biznes. To była non-stop walka o, o, o przetrwanie. To, o, 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 o przetrwanie, o rozwój. Wiele centrów handlowych nie chciało z nami rozmawiać. Jeszcze nie było czasu internetu. I tak po siedmiu latach takiej walki my zaczęliśmy rozumieć, że wracają do nas klienci poprzednich lat, że to zaczyna powoli e, przypominać e, cykl zakupowy, w, odłożony w czasie, bo nie wszyscy kup, kupujemy garnitury co, co tydzień, niektórzy kupują raz na wiele lat. No, w e, garnitury byliśmy, się zużywają, jakie je używasz, Ale wtedy tak? byliśmy tylko garniturowi, mieliśmy tylko garnitury. Mhm. Jakbym pokazał zdjęcia z tych poprzednich lat, to to były ściany szaro-czarne, e, czasem granatowe mm, i, i, i byliśmy takim piórem, takim e, m, graczem w garniturach. Porównując to z dzisiejszym czasem, gdzie obracamy kilkudziesięcioma milionami kapitału własnego, to to, są, to jest przepaść, ale to było de facto budowanie konsekwentnie co roku. Nigdy nie braliśmy dywidend. Co roku pełna inwestycja, pełny komitment w to wszystko. Żadnych fajnych samochodów, żadnego fajnego wystawnego życia, niskie oczekiwania. I to tak wyglądało de facto. I, I jakby oczywiście w retailu pomagało nam to, że nie mamy terminów płatności do, do naszych klientów, tylko to jest cash, ale z drugiej strony jest on też oparty o wielkie koszty. No, posiadanie. Kapitał rotowy, rotacja kapitału mortowym jest dosyć skomplikowana. Ciesze. No tak, bo to są i po płacone z góry de facto, więc jest bardzo duża struktura kosztowa, yy, która towarzyszy temu biznesowi, dlatego też yy, poziom komplikacji wysoki. I ze skalą może przyjść ta dźwignia, która, która pomaga opłacić to centrale, ale, ale niekoniecznie. Jeżeli masz, jeżeli masz słaby kwartał, słaby rok, to cała firma jest mocno pod, pod kreską. Jeśli z kolei wszystko jest no to to działa fantastycznie. W którym momencie zaczęliście sprzedawać przez internet? Był 2016 rok, kiedy w końcu dojrzałem do tego, żeby wybrać właściwą technologię. Ponieważ na rynku było dużo dostępnych silników. Ja przez około rok czasu analizowałem osobiście różne technologie i tak trafiliśmy na Magento i, i zleciliśmy budowę takiego sklepu Lancerto. Cóż, to co było wcześniej, a co teraz, to są, to są odmienne galaktyki. Natomiast nie do końca nikt wierzył w to, że można te nasze ubrania w tych cenach yy, sprzedawać w internecie. To była taka trochę kwestia mody, dużej wiary. Podeszliśmy do tego bardzo metodycznie, bardzo, bardzo tak bez kompromisów, ale bez większej wiary w to, że to będzie takie ważne yy, w kolejnych latach. Ale sprzedaje się też na platformach, na marketplace'ach. Skąd pomysł na to? To przyszło dużo później. Byliśmy już liczącą się marką w tym kraju. Platformy zaczęły otwierać się na, na, na formę właśnie marketplace'ów, bo są różne modele, możesz korzystać z logistyki własnej, logistyki właśnie tego, tego marketu, więc różne, różne modele. My, my w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się na własną logistykę, własny fulfillment i własny e-com i byliśmy w stanie technologicznie Dostać się do, do, do tego, żeby stać się partnerami tych platform, no to nie zastanawialiśmy się specjalnie długo, ale ten proces przygotowania się trwał kilka lat. Nie ukrywam, że ważnym momentem było to, jak do mnie zgłosił się człowiek, który zrobił mi prezentację naszego sklepu internetowego i powiedział: Ja nazywam się Mariusz i, i, i proponuję takie zmiany. I, I tak zaczęła się kariera naszego e-commerce menadżera czy dyrektora. I, Sam przyszedł. I, tak, przyszedł do mnie z prezentacją. To była niezwykła, najlepsza rekrutacja chyba, którą można sobie wyobrazić. Przychodzi przygotowany człowiek, który, który pokazuje, co robimy źle. No więc po jakimś tam namyśle stwierdziłem, no to zrób to dobrze. Wow. I dalej to robi? Tak, tak. Dalej to robi. Jeśli dobrze się zastanowię, to chyba 8 lat razem działamy. Ale e-commerce to nie jest tylko stronka, czy też konto na jednym z serwisów na A. Eee, to jest dużo więcej, prawda? Jak się dobrze zastanowimy... Fulfillment, magazyny, to, to, zwroty. To, 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 ta witryna, którą widzimy jako konsumenci, to wydaje się to być bardzo banalne. Klikamy myszką jak jak my i w sklepie. Tak, żeby to wszystko działało wystarczająco szybko, żeby tam było to atrakcyjne, żeby było pisy, żeby się wszystkie systemy ze sobą komunikowały w czasie rzeczywistym, te stany magazynowe, to my wydajemy na rozwój tego parę milionów rocznie. To już jest ten poziom. To też musi być bezpieczne. My wszyscy mamy obowiązek utrzymywania w bezpieczeństwie danych, danych płatniczych, danych osobowych. Więc to, to jak, jak dzisiaj firma alokuje budżety Wreszcie to, jak alakowała tego typu firma 10 lat temu jest, jest przepaścią taką. Um, i, I musieliśmy to adekwatnie dostosowywać do, do, do tego oczekiwania. Także nie tylko Cyber Security, ale też ale też właśnie ten, 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 to doświadczenie zakupowe. No i właśnie, potem pojawia się prawdziwa fizyczność, czyli ten, to zamówienie, ono się musi zmaterializować, ktoś go musi w magazynie znaleźć, wybrać, spakować, wysłać, przyjąć zwrot, rozliczyć i tak dalej, więc tych procesów jest bardzo dużo. One się wydają banalne na małej skali, jeżeli wyobrazimy sobie, że mamy w tym sklepie te cztery rzeczy, to, to możemy to. Ale przy 100 sztukach to jest trudne, przy tysiącu to już jest niemożliwe. Tak, no, my jesteśmy już na takiej skali, że to kilka tysięcy paczek uh -huh. dziennie i ta skala wymusiła na nas duże inwestycje właśnie w tym roku. Otworzyliśmy nowy magazyn logistyczny. Ile wydaliście na magazyn? Dużo. Kilkanaście milionów złotych. Sam system WMS, który pomaga zarządzać no, magazynem, pomaga ludziom wybierać te produkty, to było kilkaset tysięcy złotych. Data center nowe, żeby to szybko oblicza, obliczało te dane, to było około miliona złotych, więc tak, to tak się pozbierało na, na to. Natomiast ja wierzę w to, że to jest przyczółek do dalszego skalowania bo jesteśmy jednak omnichannelowi mocno i to, to, co klient widzi w tym momencie, jak nas słucha, może wejść na lancer.com i wyklikać sobie w dowolny sposób zamówienie czy, i zdecydować, czy odbiera go w paczkomacie, czy w naszym w sklepie, sklepie, czy u siebie, czy w biurze. Jakby ta decyzja, no, ta, ta, ta decyzja dużo determinuje później, co się wydarza u nas w firmie dalej. I tego nie widać. Klient oczekuje i to się nie zmieni. Klient oczekuje, żeby było szybko. I ładnie. Natomiast no my musimy z tyłu mocno dawać siebie wszystko, żeby to działało. To chyba to jest tak, że onnicalny był pięknym hasłem lata temu, że wszystko, wszystko ma być i tak dalej. A stał się rzeczywistością, jak stał się niewidzialne dla klienta. Bo tak jest w ogóle w naszym życiu. Ja mam takie przemyślenie, które kiedyś najpierw o nim przeczytałem, potem sobie wyobraziłem, że najbogatszy człowiek 200 lat temu. Nie miał antybiotyków, nie miał klimatyzatorów, nie miał samochodów, nie miał telefonów. Dzisiaj klasycz, standardowo każdy nas to ma, więc jakby po prostu zmieniło się oczekiwanie, zmieniła się baza. I, I tak dokładnie jest: że klient dzisiaj w telefonie podejmuje najwięcej decyzji. Już nie w komputerze, a w telefonie. I, i, I jakby najwięcej czasu tam spędzamy, tam podejmujemy decyzje zakupowe, albo i rozpoczynamy chociażby. Natomiast my z tyłu musimy nadążyć za tym, więc ten obowiązek rozwoju on nie spoczywa tylko na dziale projektowym, ale rzeczywiście na technologii, bo, bo, bo ta technologia, której nie widać, która kosztuje coraz więcej. Ona nam pozwala tą firmę zmieniać, tak, żeby była atrakcyjna dla klienta. Chciałem pokazać o Tobie o wspólnikach, bo Wasze role przez te naście lat e, bardzo się zmieniły. No bardzo. Bo to oni rozumieli handel, oni to robili. Ty w tej chwili jesteś tą siłą napędową technologii. E, jak sobie radziliście z tymi zmieniającymi się rolami, e, z tą rozmową? Powiedziałeś, że fajna komunikacja, dobrze, dobra decyzja i tak dalej. E, mieszkacie też w różnych miejscach. Jak sobie z tym radzicie? No, warto przypomnieć, że przez pierwsze lata my byliśmy takim, takim zespołem, który spędzał ze sobą cały czas. Mhm. Byli, mieliśmy jeden samochód, jeździliśmy nim po Polsce, te sklepy odwiedzaliśmy. Razem? Tak, tak, tak. Cały czas spędzaliśmy ze sobą całe, całe odcinki czasu. Nie mieliśmy, przynajmniej ja nie miałem wtedy jeszcze dzieciaków, to było takie bardzo, to było 100% biznes. biznes. tak. I, I ten moment, w którym się okazało, że trzeba budować kolejne kompetencje, kolejne procesy, że jest jakiś back office, że, że jest jakaś administracja, że są jakieś procedury prawne, że trzeba o niektórych rzeczach pamiętać, bo są cykliczne. To szkolić, był... yy... Tak, szkolić, osoby w... inwestować, yy... zastanawiać się nad tym, jak ten rynek będzie wyglądał za, za, za kilka lat. To był taki moment, w którym zaczęliśmy rozmawiać. I prawdopodobnie ja byłem tym, który to zauważył pierwszy. I mówię, chłopaki, ale to trzeba zacząć jakoś powoli się rozdzielać w jakichś kierunkach, bo we trzech nie, nie podejmiemy tych wszystkich decyzji wszędzie, o każdym, w każdym mhm. momencie. I to zaczęło się tak naturalnie bardzo jakoś rozdzielać. Zrobiliśmy sobie badania naszych talentów, te wszystkie takie, które znasz, mhm. które pokazują, kim jesteś, w czym jesteś dobry, w czym jesteś słabszy. Co się okazało? Okazało się, że, że kolega Tomek, który zajmuje się produktem, to jest. Bardzo, bardzo człowiek, który dba o szczegóły. On jest perfekcjonistą. Co w produkcie jest ważne? Bardzo ważne. To jest człowiek, który potrafi dwa lata produkt jakiś, jakiś wymyślać, robić, ale jak go zrobi, to jest rzeczywiście poziom profesora. E, okazało się, że Mariusz, który, który zarządza naszą siecią potrafi dużo lepiej rekrutować ludzi i jakby pracować z nimi niż ktokolwiek z nas trzech. Mhm. No i okazało się, że taka, taka moja bardzo szeroka perspektywa pomaga rozwijać w ogóle biznes, więc... Strategia. Strategia, tak. Wizja, strategia i takie, takie czasami zauważenie pewne rzeczy, których inni nie widzą. Jakiś taki mam być może dar do, do tego. I, I ta forma pracy dzisiaj, a te 12 lat temu jest zupełnie inna. My spędzamy ze sobą niewiele czasu, bardzo dużo do siebie piszemy, robimy kole, co dwa tygodnie jakieś statusy, ale każdy z nas ma dużo samodzielności, i ta firma cała jest w ogóle postawiona na przedsiębiorczości takiej mocnej, więc staramy się nie robić bardzo dużo dużych spotkań, takich, które, które konsumują dużo czasu, niewiele dają, podejmujemy szybko decyzje, i tak jest dzisiaj. Ale ja mam znowu świadomość, że z każdym rokiem e, będziemy musieli wprowadzać określone zmiany i już te zmiany jakby mam, mam zdefiniowane. Jakie zmiany? No, więc za, za, zarządzanie e, z, z każdym nowym rokiem skala rośnie. Jesteśmy dzisiaj prawdziwie ogólnopolską firmą omnichannelową i wprowadziliśmy sobie chociażby niedawno takie statusy o nazwie Channel. Gdzie cała firma, wszyscy decydenci obowiązkowo muszą być co dwa tygodnie, gdzie wyrównujemy poziom wiedzy, ale pojawiają się nowe płaszczyzny, które chcemy wymyślać, bo to jest tak, że są pewne prawdy, które się nigdy nie zmienią. Mm. Jak fakt, że klient chce chociażby szybko dostać przesyłkę. To się nie zmieni za 10 lat, ale są takie rzeczy, które można wymyślać tu i teraz, żeby, żeby pomagały nam tego naszego szefa, czyli klienta, zadawalać. I, i właśnie wokół tego pracujemy. Usprawniamy maksymalnie dużo rzeczy. I tak jak rozmawialiśmy o insadzie niedawno, co mi to dało, no, chociażby zajęcia o strategii na nowo komponują w ogóle wyobrażenie o tym, gdzie jest nasza przewaga konkurencyjna. Otóż, otóż nie ma jednej przewagi konkurencyjnej, bo, bo nie jesteśmy właścicielami torów kolejowych, po których jeżdżą wszystkie pociągi, tylko możemy wygrywać wtedy, kiedy wszystko jest naoliwione kiedy każdy jeden szczegół pracuje i jest ze sobą skoordynowany. Czyli to 0,5% tutaj, procenta tutaj, 1% tam, i tak? to daje nam tylko wtedy jakąkolwiek chwilową przewagę, na, na moment, bo ona, wytraca się ta energia bardzo szybko, więc te, te wyzwania po, będą polegały na tym, żeby to w czasie, nieco średnio dłuższym niż, niż inni, robić lepiej. Tomku, jak musiałeś ty się zmieniać jako osoba i przedsiębiorca, przez naście lat, no bo 23-letni chłopak zaczyna biznes. E, niedawno przejmujecie markę Pruchnik. Jaka to była podróż? Na no, pewno nieoczywista, mhm. bo pomaga fakt, że jestem bardzo otwarty. E, nie, nie mam nigdy czegoś takiego, że mam kotwicę, która mówi: to jest jedyny rozsądny albo jedyny sposób na, na wyjście z danej sytuacji. Pomaga fakt, że jak są scenariusze trudne, to w jakiś spokojny sposób potrafię do nich podejść. Zawsze spokojny? Nie zawsze, ale, ale, ale coraz bardziej świadomie. Coraz bardziej świadomie staram się podejść do nich z dystansem. I wiek pomaga, a status ekonomiczny pomaga do tego dystansu jakby dochodzić. Mhm. Natomiast pewnie ktoś, kto widział mnie w pracy tam ten, ten, ten 15 lat temu, kiedy zaczynaliśmy, kiedy było, um, kiedy robiliśmy wszyscy wszystko, a wiesz, z dzisiaj, to na pewno zmieniło się to, że mam więcej czasu na myślenie. przy strategii to jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Ta, ta chwile, kiedy, kiedy jestem właśnie mm, skupiony na, 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 na swojej własnej agendzie takiej dnia bieżącego, kiedy mam czas pomyśleć, to myśl, te myśli idą w różnych kierunkach, oczywiście. To jest czasami y, wielki kłopot, żeby zapanować nad, nad, nad tymi myślami, żeby się skupić na czymś konkretnym. To, to ta podróż się zmienia w kierunku takim, że od człowieka, który pomaga budować sklep, skręcał meble, nieudolnie zresztą, trochę się próbował bawić w projektanta, nieudolnie zresztą. Tak teraz, chyba ten potencjał właśnie tego wizjonerstwa, tego, tego patrzenia szerzej, najbardziej się przydaje organizacji. Mówię to z pokorą, ale faktycznie te 15 lat pokazują, że. Że, że potrafiliśmy rozumieć to, co, to, co się wydarzało na, na, na bieżąco na rynku? E, strategie i wizja pięknie brzmią, e, można się tym podniecać i opowiadać godzinami, ale kryzys jest najlepszym momentem, kiedy widać, kiedy strategia i, i operations spotyka się. 12 lat po rozpoczęciu firmy, Twoja firma uderza w ścianę. Zresztą, mm -hmm. jak wiele firm z branży, ja mam firmę rehabilitacyjną, która też stanęła z dnia na dzień. Tak, tak. I straciliśmy 89% obrotów w ciągu czterech dni. Ale to nie o tym. Jak sobie ty, bo firma troszeczkę opowiadałaś, może to też wpleść, ale chodzi mi o ciebie, jak ty sobie poradziłeś w 2020 i mm -hmm. 2021 roku, kiedy. Jak sam powiedziałeś, technicznie byliście i straciliście znaczy płynność finansową. Ciekawa historia, bo nie miałem scenariusza. Nikt mi nie, po, nie, nie powiedział w centrali y, skądś tam, słuchaj, to teraz robimy to, komunikujemy to. Więc y, jedyne, co przychodziło mi do głowy, to, to, to maksymalnie y, podnieść jakość komunikacji z moimi ludźmi dookoła. I podzieliliśmy się na takie zespoły robocze, jeden taki mniejszy, drugi bardziej y, jakby komunikujący się z naszymi ludźmi w całej Polsce. I bardzo metodycznie powoli racjonalizowaliśmy sytuację, w której jesteśmy. Nie miałem pojęcia, że, że to będzie trwało, że te lodało będzie cztery, to skupialiśmy się na, na, pierwszym. na pierwszym. Wiedziałem, że jesteśmy odcięci od płynności finansowej. To było oczywiste. Ale wiedziałem też, że całe życie, ponieważ zaczynaliśmy w tak, właśnie w takim momencie, że nie mieliśmy tych pieniędzy za dużo, ciągle brakowało, to, to banki nas nie chciały finansować, bo też te zyski były marne to myśmy się nigdy nie zadłużyli za bardzo. To bardzo nam pomogło w tym sensie, że, e, że ten nawis długu w relacji do przychodów, do bilansu, on był, on był niewielki. E, I to był mój mocny argument do tego, żeby rozpocząć od poniedziałku rozmowy z bankami, bo wiedziałem, że najważniejsza będzie płynność. To, to jakby było dla mnie oczywiste, że moim zadaniem jest dostarczać ludziom pieniądze na czas E, miałem taką nadzieję. Ludziom w sensie pracownika. Tak, tak, miałem nadzieję e, i też naszym dostawcom, niektórym, mm -hmm. zwłaszcza polskim, bo. No bo oni muszą utrzymać pracowników tak. Nikt tego nie wiedział, ale o, obliczyłem, że my jesteśmy w stanie bez funkcji, bez tego cashflowu co najmniej ten jeden miesiąc do trzech wytrzymać. I zachowywaliśmy dziwną krew w tym sensie, że poklepowaliśmy się po ramionach, mówiąc. No dobra, no ale to y, byliśmy gotowi na taką sytuację? Nie. Czy wiemy, co robić? Nie do końca, ale wystarczy na początek przyzwoicie, że będziemy y, podchodzili do tego tematu. I rozpoczęliśmy rozmowy z bankami. To było pierwsze moje zadanie, zapewnić płynność. Jeden bank. Do dzisiaj nie, nie rozpatrzył naszych, naszych <noise> wniosków. Rozumiem, A, że nie jesteście jego klientem. Wiesz, co? Jesteśmy takim odchodzącym klientem, rzeczywiście. Mm -hmm. Natomiast drugi bank zachował się niesamowicie, bo wystawił nam bardzo wysoką cenę behawioralną, jak oni to nazwali, i dostarczył nam bardzo dużo płynności, która nam mm -hmm. była potrzebna. Więc to było pierwsze moje zadanie, dostarczyć płynność. A potem? Jak się czułeś w momencie, jak dostałeś tą linię kredytową? Czułem się, czułem się w ten sposób, że to jest nasza szansa, bo my bardzo dużo rozmawialiśmy. Bo to jest nasza szansa do tego, żeby, żeby być może pójść bardziej w bank. Jakkolwiek teraz to brzmi z tego, z tego miejsca, ktoś nas słucha, to myśmy się zachowywali tak, jakby nie było COVID-u. Myśmy zamawiali towar, projektowali, przychodziliśmy normalnie do pracy. Ale ludzie nie ubierali garniaków. To nie, ma, nie miało żadnego znaczenia. Wierzyliśmy w to, że my. My przy naszym cyklu zakupowym, który trwa około roku czasu, a, czyli dzisiaj, kupowaliście na za rok. Tak. My kontraktowaliśmy sobie rzeczy na za rok, bo nie da się zrobić tego niestety wiesz, z dnia na dzień. To nie jest to, co klient, konsument ma ten komfort, że idzie do sklepu, jest, kupuje, a my musimy to rok wcześniej wymyślać, wyt przetworzyć, wytworzyć, dowieść i tak dalej. Więc zachowaliśmy się zupełnie normalnie, projektowaliśmy, kupowaliśmy, płaciliśmy faktury, miałem komfort psychiczny tej płynności. Oczywiście. Istniało gigantyczne ryzyko, że to wszystko się potoczy inaczej, i, i tak często byliśmy bankrutami, więc zachowywaliśmy taki, taki relatywny spokój. A czyli to, że już byłeś bankrutem, no tak, to... uwolnił, uwolniło ci umysł, tak? Ta płynność pomogła mi decydować o tym, żebyśmy racjonalnie dalej funkcjonowali, bo nikt do końca nie wiedział, co się wydarzy. To jest taki moment, w którym obstawiasz, jakiś, jakiś zakład robisz z życiem. I wiele razy w życiu tak było, że, że obstawiasz jakiś scenariusz, tak? Czasem się pomylisz bardzo, czasem się pomylisz mało, ale w tym przypadku po prostu chyba też nie umieliśmy inaczej. Może to z tego wynikało, że nie chcieliśmy siedzieć i patrzeć tylko w telewizor, tylko my po prostu pracowaliśmy. Pomogło nam to, że ten pierwszy lockdown bodajże po pięciu tygodniach został zniesiony. I nikt nie wiedział, że będzie trzy następne, oczywiście, ale cały czas utrzymywaliśmy pewne, pewne tempo pracy i to nam bardzo pomagało. Więc jakby to, z jednej strony była troska, obawa o tych ludzi, no bo nastawieni, narażeni byli na kontakt z chorymi. Sami byli chorzy, sami, sam byłem chory przecież, a z drugiej strony to była taka żelazna konsekwencja w tym naszym biznesie, że my musimy być gotowi na to, jeżeli to będzie potrzebne. W którym momencie wiedziałeś, że ten zakład zadziałał? Około roku później. Jak skończy, skończył się ten, ten ostatni, czwarty lockdown, jak się świat otworzył. To trochę więcej niż rok, nie? Tak, masz rację, to było więcej niż rok. To zaczęła się kompletnie hosta w naszej branży. Wszyscy zaczęli chodzić do centrów handlowych. Odreagowanie było nie do wymyślenia wcześniej. I, I to, że mieliście towar. No więc właśnie, my zrobiliśmy wtedy najlepszy możliwy rok i weszliśmy mocno też w działania marketingowe. Do dzisiaj dziękuję bankowi za to, że, że, że w ogóle spłaciliśmy bardzo szybko niektóre te zobowiązania, mhm. które, które powstały. Bardzo duża pomoc PFR-u wtedy też się bardzo, bardzo pomogli właśnie retailowi. Totalu przeżyliśmy, nikogo nie dzwoniliśmy. Mamy dzisiaj, mamy dzisiaj to, co mamy, mamy ak akwizycję po drodze e, zrobioną, ale to ja to może op opowiadam z uproszczeniem, to były trudne miesiące, takie, takie które wiele, wiele były taki, takich wieczorów, gdzie człowiek się zastanawiał, kurczę, no, wszystko możesz przewidzieć, ale to, że ci zamknie świat y, biznes, y, a, a potem produkt nie jest potrzebny, nie do przewidzenia. Ja słyszałem taki trochę dowcip, trochę rzeczywistość, że bierzesz kredyt na mieszkanie w 2018 czy 2019 roku, i ten bankier ci mówi: No wie pan, żeby odsetki na tym kredycie były 9% albo pandemia, albo wojna? Właśnie. I czasami trzeba być przygotowanym na nieoczywiste rzeczy, szczególnie jak się długo jechało. W, I ty, wiesz, w ten, po, ten, po, ten początek... Ten, ten... To, że nie mieliśmy ich pieniędzy, nas uformowało nas na przyszłość. To jest to, co mówiłeś, że gdybyś miał złotą klatkę, czy w tak, firmie rodzinnej, czy w i, konsultingu. Ja nigdy Nie takiego komfortu jeszcze w biznesie, żeby powiedzieć sobie, dobra, tu mamy wolne, wielkie pieniądze, to teraz się pobawmy wielką kampanię całą ogólnopolską. My zawsze musimy ważyć dobrze, co ma sens ekonomiczny, a co jest tylko włącznie naszym wymyślonym ego, które chcielibyśmy czymś tam wypełnić. Więc, więc ten racjonalizm nam towarzyszy i. Mamy duży, duży reżim, dyscyplinę kosztową. Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, napisz na adres partnermałpa.zsz.media. Zapraszam do współpracy. Firma y, przeszła przez bardzo trudny okres. Wasza konkurencja w dużej mierze y, nie poradziła sobie z tym. Wy rozszerzyliście asortyment, zaczęliście robić inne rzeczy. I w pewnym momencie pokusiłeś się o kupienie marki Pruchnik, chociaż w pewnym momencie nawet chciałeś się łączyć z tą spółką, ale to nie wyszło. Dlaczego? Po co się idzie do Syndyka i kupuje się starą markę? To ja taką perspektywę nałożę na to. Mhm. W Polsce jest kilka tysięcy marek odzieżowych, mhm. na świecie setki tysięcy, może miliony, nie, nie, nie myślałem o tym zbyt głęboko. I spośród tych tysięcy, które powstają ciągle nowe, niektó niektórych słyszysz, niektórych nie słyszysz, niektóre nie, są tylko niektóre internetowe. Znikają. Tak, bo, bo właśnie na tym to polega, że niektóre się pojawiają i znikają. I do tej branży stosunkowo jest łatwo wejść. Mhm. Bariera wejścia jest marna. Możesz szybko postawić stronę internetową, Zrobić to, co jest najprzyjemniejsze, czyli wymyślić logo, możesz dać do fulfillmentu parę, parę sztuk odzieży, i jesteś, jesteś, jesteś gotowy, żeby, mhm. żeby działać. I spośród tych tysięcy marek, naprawdę tylko kilka ma taki status. Um, on wynika często z czasu, który mhm. upłynął, ale status takich ikonicznych. I Pruchnik, wiesz, no, jako najstarsza spółka giełdowa w Polsce, która, która jeszcze do niedawna funkcjonowała, i, i te 75 lat tradycji, ona się. Ona weszła bardzo mocno w naszą kulturę, w nasze społeczeństwo, i ja byłem przekonany, że ona jest powszechnie znana. Po badaniach, które nam wychodziły, te, takich badania spontanicznego, czy też rozpoznawalności takiej pierwszej, mimo że jej nie było przez chwilę na rynku, to ona ciągle istniała w świadomości. O. I ja, jak przyszedłem z tym do, do mojego zespołu, to jako branżyści powiedzieli, no ale kto, kto kupi coś, czego nie ma. Ja wtedy przypomniałem sobie taki, taki przykład na zasadzie sklepów spożywczych, mało kiedy chodzę, ale są określone marki proszków do prania, czy jakichś tam innych środków chemicznych. I ja nawet nie wiem, które są, które były, które nie, ale niektóre z nich pamiętam z różnych reklam powiedzmy lat 90. Nawet nie wiem, czy są, ale, ale to jest na tej zasadzie, że my się nie zastanawiamy w tym momencie nad tym, jakie marki funkcjonują w branży AGD, czy w branży jakiejś tam FMCG. I próchnik mimo że go nie było przez chwilę, to, to, to ciągle istniał w przekonaniu klientów, że on istnieje. I nie pomyliłem się specjalnie, bo jak tylko ponownie trafił do dystrybucji, to zobaczyliśmy dosyć dużą euforię, którą my czytamy jako konwersję. Mhm. Więc, więc to była taka historia pod tyłem spróbujmy dać tej marce jakieś, jakieś szanse. Więc drugie życie. Drugie życie. I to jest, to jest tak jak z umieraniem. Ponoć umiera się dwa razy. Pierwszy raz umierasz, kiedy fizycznie przestaje ci bić serce, a drugie, kiedy ktoś po raz ostatni o tobie wspomniał na, na świecie. Mhm. I, I próchnik dostał kolejną szansę i jeszcze jakiś czas, mam nadzieję, że będzie o nim e, mowa i, i do 100 lat nie tak dużo. No, może nam się uda, być może, e, że do 100 lat będzie w, w, w ramach naszej struktury. Ja po prostu wierzę w, w to, że to, pewne marki z pewną tradycją da się e, sprofilować, ale też ale też przestrzegam przed myśleniem, że marka to jest wszystko. Ja przekonałem się, ja mówiliśmy o tym przed chwilą, że w tej strategii marka jest jednym z tych procentów, ona nie jest 80%. Oczywiście są takie produkty, gdzie marka potrafi być bardzo dużo, typu 100%, 80%, ale weźmy nawet ulubioną markę Buffetta, czyli Coca-Cola, on bez powszechnej dy, dystrybucji ona by też nie była taka duża. więc to jest I reklam. Reklam, i, no więc właśnie. Więc jakby każda z tych marek, my mamy marki odzieżowe, brak próchnika nie spowodował protestów i zamieszek. Nikt nie czekał na jego powrót, ale odpowiednie prowadzenie tej marki, odpowiednie do, dodanie odpowiednich elementów do tej marki, właśnie w postaci dystrybucji produktu, wygodnego produktu, jakiegoś, jakiegoś wyrażenia emocji przez projektanta daje tej, szan, tej marce szansę na, na dalsze istnienie. Jak duża to była inwestycja? Bo to nie chodziło o sam zakup marki, ale stworzenie całej właśnie projektów, dystrybucji i tak dalej. Jak duża to była dla was inwestycja? Istotna. W tym sensie, że to też jest kilkanaście milionów złotych. My, Czyli podobnie jak magazyn do... Tak, tak. My, my nie chcieliśmy specjalnie na początek budować sklepów stacjonarnych, bo to jest określony capex. I od razu też wymaganie co do tego, co co sprzedawać, bo to już masz ciągły cykl sprzedażowy. Postawiliśmy na kanały internetowe. Rozważamy wejście w sieć stacjonarną, ale na ten moment nie ma takiej potrzeby. My na, na ten rok, który się kończy, i na przyszły mamy określone budżety w ramach kanałów internetowych, których mamy kilka. I, i, I jakby to te największe pieniądze idą jednak w OPEX, czyli w kapitał obrotowy. Mm. Musi być duże zatowarowanie, żeby marka działała. Jak duża część sprzedaży całości Waszej firmy pochodzi z internetu? Mogę powiedzieć o tym otwarcie, bo to jest do sprawdzenia już teraz. 30% tyle to będzie to na dużo. koniec tego roku. Tak, to jest dosyć dużo. Um, i, 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 I jakby chcemy, żeby to było do 50%. Czy Polska Wam wystarczy? Ja mam dużo pokory przed tym, jak kojarzą się polskie marki fashion um, obcy krajowcom. Nie, nie są to włoskie marki czy francuskie? Nie są to właśnie takie najbardziej pożądane. Ja znam bardzo dużo lokalnych niemieckich i, i włoskich i francuskich marek, które nie są międzynarodowe. I na ten moment wyobrażamy sobie siebie jako, jako, jako jednego z liczących się graczy polskich w Polsce, zwłaszcza dla marki Pruchnik. Ale przy okazji Marki Lancerto prowadzimy konkretne projekty, żeby tą markę przetestować na rynkach zagranicznych. Ale Pruchnik był na rynkach zagranicznych? Dużo marek było. Mhm. Ale to jest dla mnie e, niewystarczające, że jakby sam fakt robienia czegoś nie jest dla mnie wystarczający. Czyli rozwój nie jest geograficzny, czyli rozwój będzie w, e, w liniach, mamy, bardziej ma, w liniach dużo, produktowych, czy w mamy czym? Mamy dużo do zrobienia w Polsce, ale to tak jak wspomniałem, ono ma potencjał międzynarodowy. Sama nazwa i sama domena Launcher.com e, możesz sobie wyobrazić, że 15 lat temu e, to nie przypadek, że, że, że walczyliśmy o koma, bo to było takie mhm. wyobrażenie młodego gościa. No przecież możemy być w wielu krajach, e, dlaczego nie? I, I jakby to nie jest wykluczone, tylko najlepszy moment na internacjonalizację jest wtedy, kiedy masz jeden, chociaż jeden rynek, który jest takim rynkiem bazowym, przewidywalnym w miarę i, i, i jakby no, takim, który po, po, potrafi utrzymać organizację e, i dokładać do, do, do tych ambicji tak robi e, geograficznych. Na przykład. Wiele różnych marek tak robi producentów, e, i, i dopóki ja nie poczuję, że my mamy w Polsce ten moment, takiego, nawet nie stabilizacji, bo, 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 bo to... Dominacji. Przewidywalności w miarę większej. Okay. takiej Jeszcze ten rynek się układa. Jest jeszcze dużo podaży z różnych stron, z różnych podmiotów, które, które nie do końca, mam wrażenie, że przetrwają. Czekamy na taki moment, w którym poczujemy się bardziej, bardziej zakotwicowani, e, ale prowadzimy równolegle pracę nad tym, żeby poprzez różne platformy, bo to już możemy robić, E, przygotowujemy się językowo, e, opisowo do, do tego, żeby, żeby to zacząć robić dla marki Lancert to właśnie. Rozszerzacie też linie produktowe, czyli to nie, już są, nie są szare, czarne i granatowe garnitury, i marynarki, i spodnie e, i koszule, tylko inne rzeczy. To też jest sposób? Tak, oczywiście. A czy to jest wynik tego, że no, ja ubieram marynarkę chyba trzy razy w roku, może cztery, mhm. dwa razy na konferencję, z raz na wywiad? Tak. I raz na jakieś wyjście. Czy to jest również wynik tego, że jako społeczeństwo ubieramy się coraz bardziej na ludzi? To jest wynik tego, że od marki oczekuje się dzisiaj tego, żeby była z czegoś znana, ale ta komplementarność bardzo pomaga klientom. I Wielokrotnie było tak, że my byliśmy pytani, albo jesteśmy pytani, a co z kobiecymi ubraniami, bo robicie fajne marynarki, fajne płaszcze chcielibyśmy dla kobiet. I nawet robimy takie małe testy w tym momencie, w tym kierunku. Wiele, wiele, wiele osób, wiele insightów przychodzi ze sklepów. I poszczególne etapy dochodzenia do tego, co jest dzisiaj, i pewnie to nie jest docelowy model, to jest wynik słuchania rynków, ale też pragmatyzm biznesowy, bo jeśli gdzieś w badaniach wychodzi, że Statystycznie każdy ma 12 t-shirtów w szafie i właśnie tam dwie marnarki. No to się zastanawialiśmy jako Marka, czy, czy nas interesuje rynek t-shirtów, który jest gigantyczny. Czy znaczy interesuje nas rynek e, obuwia, który, który jest równie gigantyczny, i co możemy na nim ewentualnie zaproponować, żeby, żeby, żeby się podobało? Także jest to pragmatyzm biznesowy połączony z potrzebami klientów. I klient może wejść i zaopatrzyć tak, do, pra, praktycznie prawo, prawie całą szafę, prawda? Ma, taki, ma taką możliwość, tak. I, I jakby to jest trend, który dotyczy większości marek premium na świecie, mhm. e, że ten miks produktowy ewoluuje, można zauważyć, że tych garniturów jest mniej. Że marnarek jest więcej, że są Chinosy, że są Jeansy. My zachowujemy się bardzo podobnie, i to jest, to jest mój obowiązek, żeby ta firma zmieniała się też na, na poziomie produktowym. Um, I mamy to szczęście, że mamy właśnie Tomka, o którym mówiłem wcześniej, który, który rozumie tą to, to perspektywę klientów i który jest blisko rynku i który to proponuje. Um, także to, to jest nasz obowiązek. Byliście firmą, która handlowała odzieżą i znała się na detalu. Byliście firmą, która rozwijała się bardzo szybko dzięki temu. Jesteście firmą chyba bardziej technologiczną w tej chwili niż handlową czy odzieżową, czy tylko tak mi się wydaje? Funkcjonuje taki termin jak Fashion Tech, i my się precyzyjnie w to wpisujemy. Ale Fashion Tech to bardziej Zalando czy Answer, tak? Dobrze, tylko że jeżeli popatrzysz na alokację zasobów na nasze mhm. budżety, to. To, to, fak, to faktycznie nasze największe pieniądze idą w kanały cyfrowe, w ten świat cyfrowy, tak jak mówiłem no wcześniej. A jeżeli to ma być 50% obrotu, to... Dokładnie tak, więc na, nawet nasze inwestycje, my wstrzymaliśmy nieco rozwój sklepów stacjonarnych po to, żeby zbudować ten, ten, te kompetencje właśnie logistyczne, fulfillmentowe, które pracują dla całej firmy, dla, dla wszystkich marek i dla wszystkich procesów. No także nasza lokacja pieniędzy w poszczególne budżety ewidentnie wskazuje na to, że, że technologia jest dla nas ważna i potrzebna i my w nią wierzymy. Robimy przymiarki co do AI, robimy przymiarki co do tego, żeby to funkcjonowało szybciej, żeby było, żeby było szybkie, żeby było atrakcyjne, mimo że rośnie ilość SKU. Także w procesie projektowania odzieży korzystamy z różnych technologii, więc tak, tak naprawdę to jesteśmy obudowani licencjami, przy różnymi produktami, które pomagają nam funkcjonować. A to z korzyścią dla klienta, oczywiście. Ale znowu, najważniejsze prawdy są niezmienne. My to tylko i wyłącznie dobudowujemy nowymi ułatwieniami dla klienta. A co to są te najważniejsze prawdy? No chociażby to, że klient będzie zawsze oczekiwał szybkiej wysyłki, zadbania o niego. Merytorycznego doradcy klienta w sklepie, żeby odzież dobrze się prasowała i prała, żeby dobrze wyglądała, żeby ten klient się czuł w tym bez, bezpiecznie, w takim sensie, że czujesz, że jesteś dobrze ubrany, nie myślisz o tym wcale, ufasz Marce, że, 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 że zaprojektowała to dla, za, za Ciebie, dla Ciebie wcześniej. Więc to są te prawdy, które, które się nie zmienią nigdy, nawet za, za 10-20 lat. Ale są takie mniejsze rzeczy, typu Doradca AI, którego mamy na stronie i który jest dodatkiem miłym dla klienta, i który być może stanie się dużą prawdą, ale w tym momencie jest tak dodatkiem. Jak kiedyś był dodatkiem. Nawet właśnie, więc jakby robimy tego typu rzeczy i one kosztują relatywnie bardzo dużo pieniędzy do tego, co dają w zamian. Więc to jest ten, ten moment, w którym my robimy. Wiele takich projektów, które konsumują duże budżety, ale niekoniecznie jeszcze się przykładają na. Na no tą wartość dla klienta. Ale jeszcze nie wiesz, co zadziała, też tak? Nie wiem. Jak się sprzedaje garnitury przez internet? Myśli się o tym wiele lat. Myśli się o barierach, które mają klienci. Pewnych barier. No ja nie, nie zdejmę. Przymierzyć, zobaczyć. No więc właśnie, pe pewnych barier nie zdejmiemy typu niebo nie, nie chcę nawet się tym zajmować no to jest oczywista prawda i my z nią nie dyskutujemy. Ale jeżeli ktoś chce, bo są tacy klienci, i nawet w tym covidzie, w tych lockdownach, myśmy mieli transakcje polegające na kupowaniu smokingów. E, wiedzieliśmy po jakimś czasie, że... Smokingu? Tak. Widzisz, Imprezy były tylko, ta, potajemne, bo tak? Bo nie tylko my myśleliśmy, że to nie jest koniec świata. Było bardzo dużo e, młodych par, na przykład, które planowały swoje śluby, wesela, które mimo tych lockdownów... E, jakby zamawiały, przemierzały, planowały, i my byliśmy dla nich dużym, dużym, dużą pomocą w tym procesie, właśnie zabezpieczania sobie poszczególnych elementów. I garnitur przez internet to nie jest duży rynek, to jest jakby oczywiste. Natomiast tak, mamy filmiki, które pomagają w tym, w tym, tym, którzy chcieliby podjąć tą próbę, żeby, żeby obejrzeć film, zobaczyć jak najlepiej, co pomierzyć, żeby to ułatwiało. Mamy też możliwość wymiany zwrotów i nasza szybka logistyka tutaj pomaga. Mamy też bezkosztową możliwość zamówienia do salonu tego produktu, i wówczas jesteś już bardzo bezpieczny, bo, bo zamawiasz, co ci się podoba i jeszcze masz doradztwo. Jest na pewno w Jest schlepie. na pewno i nie płacisz za to wcale. Więc to są takie proste rzeczy, które, które, które funkcjonują. Natomiast jak popatrzysz na naszą strukturę, właśnie sprzedaży, to garnitur no, nie jest w czołówce oczywiście. Okay. A czy to nie jest tak, że klienci, którzy kupią coś od was w fizycznym sklepie, powracając często, wybierają internet? To się Czy to są różne grupy klientów? Nie, to, to, to zależy w jakim momencie jesteś swojego cyklu zakupowego. Jesteś ojcem. Szczęśliwym ojcem, bardzo. Tak. Dumnym, szczęśliwym ojcem. Powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, która spowodowała, że zadaję to pytanie, że na początku nie miałeś dzieci, więc mogłeś zasuwać, jeździć i tak dalej. Jak Yy, budując biznes, szybko rosnący, trudny biznes, detaliczny, modowy, jeszcze trudniejszy, radziłeś sobie z byciem w roli ojca, męża, budowaniem rodziny i balansowaniem tego, żeby ten czas właściwie dystrybuować pomiędzy te, te role, te twarze, które mamy? To ja odpowiem w ten sposób. Każdy z nas poznał w swoim życiu bardzo dużo ludzi. E, ja znam mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi zna mnie. E, i, I większość z nich może mieć wielki niedosyt, że nie spędza z nimi wystarczająco dużo tego czasu. Bo dla mnie. Dwa lata czekaliśmy, żeby Tomek przeddał. Dla mnie kompromisu nie ma, jeśli chodzi o czas z dziećmi. Okay. I jeśli mam wolniejszy czas, to, to, to naprawdę doceniam fakt, że mogę z nimi. E, że, że je znam. Że, że one po prostu ze mną jakoś funkcjonują w takich, w takich różnych. Wymiarach, które mnie, które mnie cieszą zwyczajnie, bo każda z tych moich córek jest w innym wieku, ma inne potrzeby, ale każdej poświęcam maksymalnie dużo czasu, ile to jest. Po, po, Posłuchamy ich za parę lat, czy ta perspektywa moja jest prawidłowa, czy to było mm -hmm. wystarczająco dużo, ale to jest na pewno kompromisem jest to, że nie moje życie towarzyskie jest dosyć wybiórcze albo, albo niewystarczająco aktywne, przez to, że ja dużo pracuję, dużo podróżuję. I jak mam jakikolwiek czas, to poświęcam właśnie na czas z dziećmi, mmm, który sobie bardzo cenię. Tak naprawdę... Czyli zbalansowałeś to kosztem życia towarzyskiego? Kosztem to też nie jest. Wy kosztem, wybo wyborem. Wyborem. Tak? Jakby nie, nie, mam dużo zaproszeń, na różne rzeczy, różne eventy, różne spotkania. FOMO i... na ciebie nie działa? W ogóle. w ogóle? Jakby... Jak to robisz? Ja po prostu lubię swoje życie i nawiguję go według jakiegoś tam, w jakiejś logi, logice. Wiem też, że ten czas jest skończony na tym, na tym świecie. Jestem totalnie przekonany, że na cmentarzach są pełne rzesze ludzi niezastąpialnych, i, i uważam, że ten czas z dziećmi on, on nie wraca. I teraz uwaga: ta perspektywa to też nie jest to, że ja sobie to wymyśliłem. To są fajne rozmowy ze starszymi kolegami, którzy przeszli ten cykl i mają dzisiaj nieco więcej lat. To są osoby, które w latach 90. startowały. I, i jeżeli one czegoś często mówią, że żałują, to tego, że te dzieci mogli tak częściej jakby widzieć i mieć z nimi relacje. Więc dla mnie to jest takie naturalne, że, że, że o to dbam. A zobaczymy z jakim skutkiem, bo to jakby Nie, nieznane. ale jest to wiesz co, Ta odpowiedź była bardzo ciekawa, że ty wybrałeś dwa obszary z twojego życia, które były bardzo ważne, czyli biznes i rodzina i cała reszta obszarów w twoim życiu była podporządkowana. Czy podobnie było. Po prostu ze... są tam kompromisy Czy podobnie... znaczące. To teraz będzie trudne pytanie. Czy podobnie było ze zdrowiem? <laughs> e, no właśnie, bo to zdrowie jest do pewnego wieku naturalnie ci dane, jeżeli się no, zdrowie urodzisz. 20 lat to jest się nieśmiertelne. Tak? Dokładnie tak. I były takie sytuacje, które w moim przypadku dawały jasny sygnał. Że przegrzałem. To naprawdę były, były takie liczne przypadki, że nawet się to ocierało o, o hospitalizację, więc to daje perspektywę nową. Mm, i, I to zdrowie to jest coś, co zaczęło być bardzo ważne. To chyba jest normalne. To, co mówię, jest tak oczywiste, jak, jak, jak być powinno w tym wieku. I dużo w tym kierunku zacząłem robić. Czyli u mnie ten czas z dziećmi to też może być czasem, kiedy robimy jakąś aktywność fizyczną. Mm, dużo jeżdżę na rowerze stacjonarnym, dużo się ruszam, chodzę na treningi. Jak jestem w Warszawie, do trenera, który o mnie dba i, i pomaga przekraczać moje bariery lenistwa i, i brak wyobraźni, że to się da. Więc robię więcej niż kiedykolwiek w tym obszarze. Natomiast będąc młodym chłopakiem, ja miałem bardzo dużo sportu bo kickboxing mhm. przez wiele lat, piłka nożna więc to nie jest tak, że zapomniałem, jak to jest. Można no, się wrócić. Natomiast oddaliśmy no, się pracy. To, to jest cena. Zapłaciłem ja i moi koledzy dosyć dużą cenę za te takie 10 lat naprawdę koncentracji w 100%. Przecież tam też wieczorami nie siedzieliśmy, nie piliśmy tylko herbaty, były różne momenty, które jakoś tam jednoczyły i, 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 i to, to, był, to była pewna cena. I, i, I uważam, że w moim przypadku, nawet nie wiem kiedy przyleciały mi to tam. 10 hmm. lat, tak mówiąc zupełnie szczerze, jest, jest pewna luka. Um, I chyba bym nie zmienił tego, szczerze ci powiem, bo naturalne jest to, że się mówi młodym ludziom, no to jest Twój czas na, na, na myślenie, na, na, na rozrywkę, na zabawę, na jakieś takie lekkie życie, bo później przyjdzie ta proza życia. To ja uważam, że jak się jest silnym, młodym, to warto dawać siebie maksa um, albo po podjąć tą próbę, żeby dać siebie maksa, bo wtedy właśnie, wtedy właśnie nie ma tej refleksji. O przemianiu, o, o. Nie ma kompromisów, bo nie masz dzieciaków. Jest chyba taki lepszy moment na to, żeby dać się maksymalnie dużo, jak, jak masz 18, a te 25 lat. Około oczywiście. To jest jakby tak, że, że można to przeimprezować, ale ja nigdy nie miałem w tym kierunku ciągotek. E, na Ibizę poleciałem, jak miałem 42 lata po raz pierwszy. Nigdy mnie to nie interesowało wcześniej. E, to... I jak wrażenia? Piękne plaże na tej wyspie. Rzeczywiście, dyskoteki są nie, 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 do, nie do porównania z niczym innym, ale to wiem, że to nie jest mój klimat i niczego nie straciłem. I to też jest ważna refleksja. Tomku, jak biznes się rozwija, w pewnym momencie zaczynam mieć więcej pieniędzy. Nie wszystkie da się wkładać w biznes. zacząłeś inwestować. Zacząłeś inwestować w różne rzeczy, ale podobnie jak ja. zacząłeś też inwestować w firmy i w startupy. Skąd pomysł na to? Był taki moment, wiesz, w rozwoju tej naszej spółki, kiedy ja przestałem wierzyć, że ona może być większa. Czyli nie inwestowałeś w spółkę. Myśleliśmy, myśl, był taki moment, że była taka wojna cenowa, taka, taka walka udziału w rynku. Że ja byłem przekonany, że to nie ma sensu. Przecież w sensie, otwieranie kolejnych sklepów -sufit. nierentownych, walka o to, żeby przekonać klienta, dlaczego u was garnitur kosztuje X, a w tamtej firmie kosztuje X i jeszcze mam dwie sztuki za to. To, 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 to. to z takim czymś zmagaliśmy się przez kilka lat. Ja jakoś tak y, nabrałem dystansu do tego, co robię, i stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby inwestować w inne rzeczy. Trochę się na tym znam, trochę o tym czytam. Ja też w tej branży odzieżowej znalazłem się przypadkiem. To nie jest też tak, że ja jestem projektantem i to, i to wynikało z mojego serca. To jest po prostu um, patrzenie bardziej holistycznie na, 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 na biznes i mam mądrzejszych od siebie w tych obszarach właśnie estetycznych, artystycznych. I, i cóż, był no, 15 rok. Poznałem to towarzystwo, które tworzyło pierwsze fundusze Wysi Warszawskie. I zacząłem trochę wokół tego funkcjonować i inwestować. I faktycznie to był taki moment, kiedy wyceny tych startupów były jeszcze dosyć atrakcyjne z mojego punktu widzenia. I tak się to zaczęło. I przez kilka lat rzeczywiście zainwestowałem łącznie w 10 projektów. O to nie mało. Nie mało. I to był taki, taki, taki moment też, który się w jakimś momencie zakończył, bo potem właśnie moje patrzenie na wartość zaczęło odbiegać od oczekiwań startupów, zaczęły do mnie scho schodzić coraz bardziej takie projekty, które były turbo pro pro profesjonalne. Każdy chciał być nowym uberem, każdy chciał być nowym bookingiem. Booking I zupełnie nieatrakcyjne wyceny. I, I to mi się nie podobało. Ja, który przeżył te pierwsze momenty w spółce, które, mm, które determinują to, jak ją dobrze znasz i wiesz, jak trudno się przeskalować, mimo dużych pieniędzy. Ehm, przestałem w to wierzyć. Może na chwilę, może nie, ale, ale bliższe mi się stało po prostu inwestowanie w waliu. Um, Jak znajdujesz wartość? To jest matematyka. Ogólnie finanse to jest czyli, psychologia. Ale... No już nie startupy, bardziej firmy. Bo startup nie. Uwagę, w startupie nie ma matematyki. W startupie tak, jest bajka. Zwróć uwagę na wyceny polskiej giełdy. Ja mam dosyć duży portfel teraz spółek na, na GPW. Bo I, są przecenione. Ale są bardzo przecenione, są bardzo tanie. I tam jest faktycznie wartość. I oczywiście ryzyko, ale jest wartość. Jakby możesz kupić naprawdę coś tanio albo blisko tego, tej definicji, i masz funkcjonujący biznes, masz zarząd, masz jakby większą przewidywalność. Więc ja to zostawiłem sobie jedno z drugim. I odbyłem bardzo dużą drogę, żeby zrozumieć, co to jest ta wartość, jak się ją definiuje. Każdemu zawsze będę rekomendował Buffetta, żeby go słuchać, mhm. bo to naprawdę człowiek, który, który pokazuje tą drogę, że można, że powoli warto się bogacić, ale, ale to daje największy rezultat. A w jego przypadku to po 60 złapał największą trakcję przecież. On nie miał miliarda do 60. No tak? właśnie I, i to jest jakby ta perspektywa, dlaczego zacząłem w ogóle inwestować poza swoją firmę. Dzisiaj jest taki moment, że inwestuję mocno znowu w firmę, bo złapaliśmy pomysł na, na skalowanie dalsze. Natomiast tamte rzeczy zostały, część z nich już nie istnieje, część z nich istnieje, z częścią są większe radości, z niektórymi większe, bóle większe troski, tak. Ale to jest taka przygoda, która mnie nauczyła bardzo dużo, bo, bo miałem okazję inwestować w SAS, nie znałem tego wcześniej, w AI właśnie, w branżę produk produkcyjną także, więc różne znaczy rzeczy. Czyli ty szalałeś, nie, nie, nie inwestowałeś blisko swoich kompetencji? Bo uważam, że Łatwość wejścia do, do biznesu odzieżowego, retailowego jest tak duża, że żeby zrobić biznes 100-milionowy w tym, w tym naszym obszarze, to naprawdę, jest, to naprawdę jest trudne. Ja nie wierzę, że komukolwiek Czyli się to łatwo. Start jest prosty. Tak, wejście jest łatwe. Długoterminowy sukces jest to trudny. To jest znaczenie, jak budujesz hutę. Wybudować hutę, wystartować to jest abstrakcja. Założyć markę odzieżową to jest proste. I przez to też wiele osób myśli, że to co my robimy jest łatwe. Bardzo łatwo się popatrzy z zewnątrz, ok, oni coś tam sprzedają, jakieś ciuchy. I jakby to jest ciekawa perspektywa, ale gdyby ktoś rzeczywiście wszedł w, to, w te procesy, to zobaczył, że naprawdę to jest skomplikowany model biznesowy, bo mój model jest taki sam jak każda biedronka czy Dino my jesteśmy retailerem z tą różnicą, że jeszcze musimy sobie produkt wymyślić wcześniej. Czyli inwestowanie we własną firmę, jeżeli ona daje ci efektywnie gwarantowaną stopę zwrotu, bo ty rozumiesz ten biznes. Ono może nie jest gwarantowana tak jak obligacja, ale jest bardzo bliska tego. Jest najlepszą formą inwestycji. Absolutnie. Jeżeli twoja firma Idzie bocznym torem, tak to nazwijmy, czy już nie, nie rośnie, nie, nie ma sensu zostawiać w mniej pieniędzy, bo one się przepalą na projekty, które nie spowodują wyższej niż rynkowa stopy zwrotu. To wtedy warto szukać. Yy, Jeśli masz ten model zewnątrz. taki, który pozwala ci trwać przez chwilę, że nie musisz ciągle być liderem rynku albo jednym jedynym, który zostanie, i masz możliwość, to czasami taka perspektywa, ona się u nas sprawdziła, że myśmy chcieli zobaczyć, jak ten rynek się yy, jakby ułoży. No bo wiedziałem, że nie da się dopłacać do biznesu przez dłuższy czas. Przez krótki czas można, ale przez dłuższy czas nie można. Albo przynajmniej nie powinno się. To tylko w Stanach Zjednoczonych są takie. Te, takie te pieniądze się skończą bez... muszą no. brać, tak. Właśnie. I, I skończył się hype na retail, skończył się hype na, na fashion, bo był taki moment też na giełdzie, że te spółki miały wyceny bardzo wysokie, niedostosowane do, do rzeczywistości. I teraz na rynek retailowy on się jakoś tam układa. I mniej więcej on będzie przypominał pewnie ten niemiecki, francuski, który jest bardziej. Tam nie ma takich nagle mocnych startów od zera, że ktoś zakłada markę odzieżową, buduje 100 sklepów. To Tego tam nie obserwujemy już mhm. dzisiaj. Te pieniądze idą w innym kierunku, więc myślę sobie o tym, że to, to aktywo nasze będzie, będzie, jeżeli tego nie zepsujemy i nie, 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 nie narobimy głupich błędów, to ono będzie po prostu. W stanie skalować się za granicą, o czym mówiliśmy wcześniej. Najciekawsza inwestycja w startup, którą zrobiłeś? Myślę, że chciałbym przywołać wyjątkowego człowieka, który nazywa się Krzysiek Rusin, mhm. który założył też nietypowo, bo spółkę produkcyjną, mało który absolwent SGH zakłada spółkę produkcyjną. I to jest spółka, która przez ostatnie, ja tam jestem 8 lat, zbudowała dosyć istotną skalę. Bo to już jest ponad 50 milionów powtarzalnych przychodów i, i, no, i rewolucyjnie zmodernizowana produkcja. Teraz rozpoczynam projekty bardziej w kierunku robotyzacji, która też wydzieliła później taki projekt, który powstał wewnętrzny, czyli marketplace dla, dla branży opakowaniowej. To się nazywa Box Market. I to jest taki przedsiębiorca, który naprawdę moim zdaniem jest przykładem tego, jak, jak można ciężką pracą i tą uczciwością i zasadami i taką metodyką y, tworzyć wartość. Bo nie tylko dla siebie, ale też dla inwestorów. Mm -hmm. Mam też takie przykłady niestety, że, że jak się jakiś sukces stworzył, to, to inwestorów się próbuje jakoś wypchnąć y, jak najtaniej albo, albo, albo się jakby nie komunikować. Różne są niestety historie z tych dziesięciu y, inwestycji, mm -hmm. ale, ale Krzyśka warto wyróżnić, y, bo to jest człowiek, który robi to naprawdę... On po prostu ma tą perspektywę szeroką. Czyli jest odpowiedzialny za ludzi swoich, za swoją rodzinę, ale też za inwestorów, że to wszystko idzie w parze. To taki modelowy przykład człowiek, e, uczciwego. Jak na początku. Tak, taki, taki bardzo przyzwoity. Tak. Przyzwoity. No i to rzeczywiście z jednego biznesu zrobiły się dwa. E, ten drugi niedawno dostał swoją rundę. W tych czasach, kiedy pieniądze są dosyć drogie, to też pokazuje, że pomysł jest dobry. E, no i tak ta nasza droga. Już 8 lat trwa czy zarobiłeś bo na tym... ja też jestem długoterminowym inwestorem ja nie jestem traderem to, to jest, to jest, jest ważne nie ważne jak inwestujesz w, w czy startupy czy firmy z rynku prywatnego to, to nie są tak jak Warren Buffett to jest buy and hold to nie jest... No więc właśnie no więc właśnie ale ja też znam takich aniołów biznesu który, którzy o tym zapominają i w drugim roku chcieliby już szybki exit także to są to to, różne, to, to różne perspektywy są to są niepłynne nie ma komu aktywa to są niepłynne aktywa chyba I że Często z, są z tego tytułu konflikty cenie. Bo to trzeba wiedzieć. A, a jak nie wiecie, a Was to interesuje, to zapraszam Was, kurs inwestowania w firmy. E, mam nadzieję, że tutaj jest jakiś banerek i oczywiście w opisie jest link. Chyba się na tym trochę znamy. To nie jest łatwe. To, 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 to się wydaje bardzo łatwe i brzmi elegancko, że ktoś jest inwestorem, a w rzeczywistości to jest naprawdę wymagająca em, profesja, zwłaszcza kiedy się jest aktywnym prezesem i i to traktuje się jako przy okazji. To, to, jest, to jest rzeczywiście trudne. I Byłem. pokazuje to jasno i klarownie stopy zwrotu w czasie, w długim czasie, jakie one są. One, one, one nie są stuprocentowe co roku. Byłem inwestorem w spółce odzieżowej, zresztą ty też. Tak. Eee, razem. Bardzo dużo się nauczyłem na temat tego rynku, więc też mi troszeczkę łatwiej prowadzić tą rozmowę z tobą, bo cholernie trudny biznes. Tak, dlatego właśnie nie inwestuję w te biznesy tak. retailowe. Znam się na nich, mógłbym to robić. W covid i zaraz po nim dostałem naprawdę dużo teaserów od istniejących marek udzieżowych, takich, które miały już po kilka, kilkanaście milionów przychodów. I, 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 wszystkim, I o, wszystkim odmówiłem, tak. Wszystkim odmówiłem z przyczyn takich właśnie oczywistych... Nie da się z każdego zrobić 100-milionowego biznesu. Lepiej ze swojego zrobić 250-milionowy biznes. W każdych innych okolicznościach on by wyglądał inaczej. Po prostu szliśmy z naszą odwagą, z naszym przygotowaniem po jakieś tam szanse i, i dlatego to wygląda dzisiaj tak, jak wygląda, ale z pokorą. Chodź, patrzę jak, na przyszłość. Jak, jak masz duży biznes, to włożenie w niego e, dużo energii i doświadczenia, i rozwinięcie go 10, 20, 30% jest dużo bardziej wartościowe niż jak masz mały biznes i musisz pilnować, jak sam mówisz, pierwszych 7 lat to nie było wiadomo o co chodzi. I nawet jak on będzie rósł 300%, to to będzie mniejsza suma niż te 10, 20, 30% w dużym biznesie na początku. I niekoniecznie ten zespół powstanie tak dobrze, jeżeli będziesz to robił nie jako jedyny biznes, tylko jako drugi. To nie jest takie oczywiste. To nie jest takie oczywiste. Tomku, w audycji Zaprojektuj swoje życie nadchodzi taki moment, że zadajemy gościom trudne pytania. Mamy taką listę. Jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy, tak. No dobrze. Czy możesz opisać najważniejszą decyzję w swoim życiu? Prawdopodobnie, bo tu nie mam pewności, to było opuszczenie ciepłego domu i wyjazd do Stanów w wieku 16 lat w jakimś sensie spełnienie mojego marzenia, ale też nie spodziewałem się, że to będzie takie wymagające. E, przypomnę, że nie było wtedy internetu i mitów i, i zooma i innych e, takich narzędzi, to, to było telefon na kablu i brak perspektywy przyjazdu do Polski przez ten okres, kiedy tam byłem, takie były zasady. Ale to była, to była fantastyczna nauka dla mnie. E, myślę, że Myślę, że to by było to, że, że wyjazd do innej kultury, do, innego, do innej cywilizacji, nagle powrót tutaj, łączenie później tych kropek. Prawdopodobnie to mnie bardzo ukształtowało i wprowadziło taką otwartość. I do dzisiaj myślę, że moje bezpośrednie podejście do osób różnych, mówienie przez, przez, do różnych ministrów przez imię, to też jest efekt tego, że w tej kulturze byłem przez jakiś czas. Mhm. No, także tak bym to. No, on opisał, tak. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Wiesz, co, największą energią mm, obdarzają mnie moje uśmiechnięte dzieci. Mm -hmm. Jak się uśmiechają, to jest jakby, to jest, to jest, to jest magia. E, w ogóle uśmiech dziecka jest cudowny. Ale jak twoja nastoletnia córka się uśmiechnie, co, co nie jest takie częste, bo, bo wiadomo, że... I są starsze w e, tym rzadziej. jest Dokładnie tak, to, to, będę, to będę czerpał w tym jeszcze więcej energii e, i radości. No, autentycznie to jest coś, co mi mhm. daje frajdę. I, I one zresztą o tym wiedzą, mówię mi o tym regularnie. Że mają się uśmiechać. Nie, że mają, ale że doceniam fakt, że się uśmiechają. Bo wiesz, dzieci mhm. robią to bezinteresownie. One to robią, nawet jeśli do nich mówi, to, to, to nic z tego nie wynika. One robią, co chcą. W jakimś sensie to jest piękne. Jak wygląda twój typowy dzień? Podzieliłbym pewnie te dni na różne, na różne scenariusze, bo ja się dużo przemieszczam. Ja mieszkam w Warszawie, ale mam biznes na Podkarpaciu operacyjny. Więc w każdym tygodniu pewnie łatwiej było opisać, było schematy miesięczne niż tygodniowe. Ja się dużo spotykam z ludźmi, ale to nie są spotkania pod tytułem takie operacyjne. Ja, ja, ja jeśli chodzi o operacyjne statusy, to robimy co dwa tygodnie takie solidne podsumowanie tego, co się dzieje w firmie w różnych obszarach. Ale mam dużo spotkań takich, gdzie lubię nowości, nowe rzeczy odkrywać. Dowiadywać się, więc komunikuję się z, z różnymi działami. Ja nie mam swojego biura na przykład. Ja w, w różnych miejscach firmy spędzam określony czas. Ostatnio dużo w magazynie, właśnie fulfillmentowym, wcześniej w logistyce, bo tam powstawały jakieś zmiany. Mam takie wrażenie, że moja rola to jest, to jest jakby doglądanie poszczególnych procesów przez chwilę i, i upewnianie się, że tam, że tam dzieje się prawda, że tam dzieją się rzeczy ważne, że nikt mnie nie. Nie pozbawia, nikt mnie nie karmi jakąś sztuczną, dobrą nowiną, propagandą. tylko faktycznie propagandą, tylko że, że, że rozumiem, jak działa dany dział. I z przyjemnością spędzam te różne momenty z różnymi działami. Ja nie mam asystentki, która by odgradzała mnie od, od kogokolwiek. Najrzadziej spędzam pewien czas w sklepie, bo pod sklepów jest dużo. I, I tutaj Mariusz jest osobą, która to robi regularnie. Mhm. No ale jakby mój obszar jest dosyć, dosyć duży. I tych, tych osób i tych różnych ról jest dużo. Jak dużo podróżujesz? Ciągle. Dosłownie. W każdym tygodniu praktycznie. A po jestem. Polsce? No tylko? najwięcej po Polsce. Nie tylko, ale najwięcej po Polsce. Mhm. Ja już przemieszczam się bardzo, bardzo dużo. Łatwo mnie spotkać w niektóre dni na okęciu. Dosyć regularnie i to tak to wynika ze specyfiki tego, co, co robimy. O której się budzisz? Wcześnie. Naj, najpóźniej jestem w, w pracy mentalnie o ósmej. Naj, najpóźniej, mhm. jeśli jestem w Warszawie, to zawożę moje dzieciaki do szkoły, co bardzo, bardzo lubimy. Jeśli jestem w firmie, to, to też jestem już przed ósmą w firmie z zespołami. I dosyć późno chcę spać. To, 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 to... A do której pracujesz? Ja mam wrażenie, że większość czasu pracuję. <noise> czy bierzesz robotę do domu? Tak, tak, oczywiście, mhm. jak oczywiście. To mieszasz. Powiedziałeś, że dzieciaki mają pierwszeństwo, rodzina ma pierwszeństwo. Jak to mieszasz czy przeplatasz w domu, że pracujesz w domu? No, dzieciaki się pojawiają w, w domu też późno. I jest taki moment, że jeśli jestem w Warszawie i jeśli nie mam spotkań, no to spędzamy razem ten cenny czas, chociażby kolację i około kolację. I to jest taki, taki, taka faktycznie wielka, wielka radość i wielka chwila dla nas. Um, natomiast one I też... I pracujesz i potem, tak? No różnie. One są momenty, kiedy są takie y, kompromisy, że muszę niestety w ich towarzystwie coś porobić. Co dla mnie jest też y, taką refleksją, że to też ich czegoś uczy. Bo one często pytają o to, o, to, o czym rozmawiałem. Dowiadują się. Albo słyszą rozmowę. Tak, i jakbyś wziął na rozmowę moją córkę 8-letnią czy 14-letnią, to byś naprawdę potrafił odbyć z nią całkiem ciekawą rozmowę na temat biznesu, na temat liczb, na temat strategii, bo troszeczkę to obcowanie w domu z małżeństwem przedsiębiorców jest no, podnosi jakby poziom. Merytoryczne w niektórych rozmowach. Czyli Twoje dzieci wychowują się w przedsiębiorczym domu. Co jest cholernie ważne, jeżeli mają być przedsiębiorczy. Czy Ty tak samo się wychowywałeś, czy Ty też słyszałeś o biznesie ojca i tak dalej? To chyba nie do końca tak było. Przyznam szczerze, że nie. że Tutaj zasada, którą przyjął mój tata, i, i jakby to jest chyba powszechne w tamtej, w tych latach 90., -tych, to było takie odg odgraniczanie domu. Od e, domu pracy. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest zasada. Jedną zasadę, którą przejąłem po po moim tacie, którą, która zadziałała, to jest to, że my z moimi wspólnikami, tam nie ma decydowania naszych partnerek o naszym biznesie. My to wyłączyliśmy. Mhm. I moja mama też nie była nigdy aktywnym komentatorem, czy też współdecydentem w wielu ważnych rzeczach. Jednak masz inny kontekst, jak, jak, jak nie pracujesz w firmie. I to nam się fajnie udało poukładać. No więc to. to, to to nie, nie do końca wychowywałem się w przedsiębiorczym domu. Co więcej, mogłem nabrać wrażenia, że to jest bez sensu, bo daty ciągle nie było. Tak? Mhm. E, I to być może dlatego w kontraście. Ja z tymi dziećmi próbuję e, spędzać więcej czasu. W wielu wywiadach tutaj mamy osoby, które mówiły, że to, że wychowały się w przedsiębiorczym domu, spowodowało, że było im łatwiej być przedsiębiorczą osobą i prowadzić firmę. Bo po prostu to jest to, co mówię, że Twoja ośmioletnia córka porozmawia z Tobą tak, o biznesie. Tak. tak i... A jak nie rozmawia, to dopyta, o czym rozmawiałeś. Prawda? Dokładnie tak. I traktuję to w formie, formie edukacji też dzieciaków, ale pracuję no, to się przenika. Nie, nie, nie wiem, czy jest ktoś, kto potrafi prowadzić biznes o sensownej skali i czuje się właścicielem jeszcze tego biznesu, bo jest różnica między dbaniem o samochód z wypożyczalni, a swoim własnym, to jest ogromna różnica. Ja nie widziałem, żeby ktoś kiedykolwiek na myjnie był samochodem z wypożyczalni, albo wymienił mu olej, tak? To jest, to jest tak, że musisz być wpięty, zwłaszcza, że firma działa 6-7 do 7 dni w tygodniu, część onlineowa działa całą dobę jest tych wydarzeń, zdarzeń, procesów dużo. Pomysły przechodzą o najdziwniejszych porach, tak, tuż przed tak. zaśnięciem, tuż po przebudzeniu, pod prysznicem. Tak jest, tak jest. Mhm. Tomku, czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co by poprawiło twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój? Ja naprawdę uważam, że, że lubię to, co robię i swoje życie. i Nie mam takich, wiesz, potrzeby większej korekty. Być może powinienem, powinienem zredukować ilość właśnie szukania nowych różnych obszarów, które mnie interesują i skupić się czasami bardziej na tych, które są. To może to jest jedyna korekta, którą bym wprowadził. Czy wszystkie projekty, które rozpoczynasz, Dochodzą do skutku, czy czasami jest nowszy projekt, to jest bardziej sexy i ten stary no to, to, to umiera? Wiesz, osoba, która, która jest taka z moimi cechami, pewnie, pewnie potrafi się podekscytować szybko. Przychodzi później oczywiście emocjonalna korekta, czy to jest fajne, czy to jest warte i, i trzeba by na pewno. Ale to fajne to jest zawsze. Ale jesteśmy bardzo bombardowani hmm. różnymi rzeczami, hmm. prawda? I, e, I to fomo, o którym Ty mówisz, to ono może być w jakimś sensie aktywne, jeśli chodzi o te o te zmiany, o te, te hashtagi właśnie, AI, hashtagi Wielka Transformacja i nawet ja nie, niektórym web, uległem, web przy zero, bo się było. trochę zajęłem tematem energetyki, więc jakby ta transformacja energetyczna stała mi się bliska, więc z wielu z, wielu z nich, z wielu z tych hashtagów e, można też wartość jakoś e, osiągnąć. No ja wprowadziłem, a propos właśnie ekscytujących rzeczy, wprowadziłem sobie czasami takie sztuczne ograniczenia, typu jeden startup w roku zainwestuje. Bo wtedy ta decyzja jest lepsza. Wtedy mogę się lepiej skupić na tym zespole przez rok. Wtedy mm -hmm. moje pieniądze nie szalają po rynku i nie robią głupot. To, to To dużo czy tak działa. Jaką masz supermoc? Macie, ja myślę, że ktoś, kto mnie zna, może dostrzec, że nie mam zazdrości w sobie. I um, to kiedyś Charlie Monger powiedział, że świat się nie rozwija przez to, że są. Chciwi, tylko przez to, że zazdroszczą. I może to ci się wydać takie dziwne, co mówię, ale jak się nie zazdrości nikomu niczego, to człowiek jest totalnie właśnie pozbawiony takich. Jest wolny. Jest wolny, dokładnie. I te osoby, z którymi spędzam czas, myślę, że mają ten komfort, że, że ja się jakby nie próbuję zamienić ich życiem albo, albo, albo w jakimkolwiek sposób, wiesz, wprowadzać takich emocji dziwnych. Ja jestem totalnie zadowolony z tego, co. Co, co w życiu jak dotychczas się u mnie wyda wydarzyło. I cały czas staram się analizować, żeby też głupich błędów nie popełnić, bo my z wiekiem się ponoć zmieniamy wszyscy. I myślę, że to jest moja supermoc. I to jest supermoc, z którą się nie rodzimy na pewno. Bo dzieciaki, widać, że jak są małe, to, to to jest coś, co my później w społeczeństwie możemy sobie wykształcić. E, I często o tym z moją żoną rozmawialiśmy właśnie i to tak udało się później nazwać, że e, człowiek jest taki spokojniejszy, kiedy, kiedy nie jest zazdrosny, a często nawet nie o swoje marzenia, bo to jest takie typowe, że jest ktoś, kto... Jest super sportowcem i nagle jakaś grupa ludzi może mu zazdrościć tego, chociaż nigdy nie była na treningu, tak jak mówię o takich... 40 lat ćwiczeń nie, nie widzieli, tak? tak? dokładnie, więc, więc to jest coś, co, co jest też u mnie pewnie... E, nie, 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 nie wiem, jak to wyrazić, ale to jest coś, nad czym pracowałem lata i, e, i, i uważam, że jest niesamowicie ciekawe i wyzwalające. E, nie wiem, czy to się nadaje do publicznego komunikowania, ale ale już nagraliśmy, ale uważam, kaśma poszła. Ale uważam, że, że, że pokora i, i właśnie to, to jest coś, co... E, umiem też wbrew pozorom słuchać. E, nie dałeś Czemu mi szansy. Nie dałeś mi szansy, bo to ja tu muszę gadać, ale, ale to też jest jakaś taka moc, że ja, ja, ja umiem i lubię słuchać ludzi. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Te osoby, którymi się otaczamy... Mają na nas olbrzymi wpływ. Odbijamy od nich idee, z tych idei są nasze myśli, z naszych myśli są słowa i czyny, i tacy się stajemy. Ty jesteś w wielu organizacjach, tak. masz wspólników, rodzinę. Jak budujesz te kręgi, które mają na ciebie bezpośredni wpływ? Kręgów będzie kilkanaście z pewnością. Mhm. Um, nie wiem, czy jest sens szukać wspólnych mianowników. No, One często są różne, nie? bo do różnych tak, celów tak, no, no, bo, bo są kręgi, właśnie ze szkoły, z czasów szkolnych, są kręgi takie. Bardziej rodzinne, są kręgi te zawodowe, tych różnych organizacji jest rzeczywiście dużo. Czy to jest świadome? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Raczej zawsze było mi bliżej do osób, które mają pomysł na swoje życie i Cię projektujesz swoje życie. Współprojektujesz swoje <laughs> życie. Ale, ale osoby, które wiedzą um, o sobie więcej i, i robią coś w życiu, jeszcze jak mają rezultaty, to już w ogóle są szczęśliwsze i takie bardziej spełnione. Zawsze by, było mi blisko do takich osób i Nigdy też nie miałem problemu, żeby spędzać czas ze starszymi od siebie. Mm -hmm. e, ze starszymi od siebie przedsiębiorcami czy, czy osobami, które, które często są. W, to w YPO się na to złapałem, że jak, jak zacząłem być właśnie w jakimś otoczeniu goldów tak zwanych, to, to, to dostrzegłem... Gold to są panie i panowie po 50? To dostrzegłem, że oni potrafili nazwać nowe problemy typu właśnie dojrzewające dzieci. Kiedy ja miałem bardzo małe dzieci, nie myślałem o tym, kiedy będą dojrzewać, więc wyprzedzająco kontakt ze starszymi od siebie, nie traktowałem tego w kategoriach dziaderstwa, tylko wręcz odwrotnie, w kategoriach genialnego dostępu do wiedzy. I, i to mam do dzisiaj, że, że ci ludzie starsi mają niesamowite refleksje, i to też, to też pozwala tak balansować te oczekiwania swoje co do tego, czego tak naprawdę potrzebujesz, a na ile te twoje wyobrażenie o tym, że czegoś potrzebujesz jest, jest kompletnie bez wartości? My to na Mastermindach nazywamy włączaniem dużych świateł. Długich świateł, przepraszam. Bo właśnie okay. masz tą perspektywę. Jedziesz na światłach i widzisz parę lat do przodu, a rozmawiając z kimś starszym o dekadę, dwie, masz długie światła włączone. Masz długie światła włączone. To Bardzo oczywiście nie jest Twoje ważne. życie, ale widzisz, jaka droga będzie. E, czy możesz opisać trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata? B bliska mi jest idea stworzenia takiego e, aktywnego family office, e, mhm. które by mogło. W różnych obszarach gospodarki działać. Powoli to już robię, ale to by wymagało jakiegoś takiego usystematyzowania, sprofesjonalizowania więc to bym pewnie chciał zrobić. Marzy mi się też sukcesja, żebym, żebym potrafił wprowadzić do biznesu dynamicznych, zaangażowanych ludzi, którzy by chcieli pobiec dalej z tym tematem. To nie jest może jeszcze ten trzeci rok, ale ja się nie trzymam tego, ale e, tego w rodzinie, czy sukcesja? Nie, w, w własnym biznesie. To, ale to... w sensie, to niekoniecznie muszą być twoje córki? No nie, absolutnie. Mhm. Nie mam takiego oczekiwania i to jest, wiesz, pewnie ty też wiesz, ile trwają biznesy, no średnio do 30 lat. Mój biznes, który stworzyliśmy z Mariuszem i Tomkiem ma już 15, więc to, 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 to nie jest w ogóle powiedziane, że ten biznes przetrwa te kolejne mm -hmm. zmiany, czy, czy to transformacje. Jak w ogóle Europa się ukształtuje, bo Europa ma swoje problemy. Dzisiaj czytałem, że GUS podał, że będzie nas 32 miliony za chwilę. Nie, 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 nie za długą chwilę. Tak, że A w Afryce przebywa ponad No więc Dużo się osób. dzieje takich nowych rzeczy i trzeba mm -hmm. mieć co do nich y, jakąś tam pokorę, ale stworzenie Family Office to jest coś, co mi chodzi po głowie i... A trzecia rzecz? A trzecia rzecz to pewnie ten sport docisnąć y, mocniej. Y, mm -hmm. Daje, to jest, jak, jak mówiliśmy jeszcze o szczęściu, to nie ma nic y, bardziej irytującego niż trening, ale nic bardziej... Dającego szczęście niż, niż, niż ten stan po, więc to, to jest coś, co. Tak, dopamina podziała. Dokładnie tak. tak. A propos dopaminy, to czytałem, że, że najlepsza, naj, najwięcej dopaminy mamy wtedy, kiedy na coś czekamy, a nie kiedy to już mamy. Tak, planowanie jest, jest wakacji jest dużo bardziej tak, przyjemne tak, niż bycie na nich. Tak, to, tak, tak. To też I słyszałem. I o tym. To jest bardzo ciekawe, ciekawa perspektywa. Ja niestety jestem tym typem, który po prostu jedzie i przekonuje się na miejscu, więc chyba nie wykorzystuje w życiu. Tak dużej ilości szans, tak. Książka która? Bardzo mogę polecić książkę Psychologia pieniędzy Morgana Hausela. Nie mm -hmm. wiem, czy on jest powszechnie znany w Polsce, czy nie. Ja to kiedyś złapałem, przeczytałem i do dzisiaj jestem wielkim fanem tego, tego człowieka. To jest człowiek w naszym wieku, który bardzo ciekawie opisał psychologię i podejmowanie decyzji związanych z pieniędzmi. Taki Nie matematycznych decyzji. Bo to w ogóle jest to, to czy jesteś bogaty, jakby inne kwalifikacje są wymagane do tego, żeby zostać zamożnym, a inne, żeby być zamożnym. To tak jakby tak rozdzielając jakby te dwie kwestie. Ja on pochylił się nad tym tematem i jedna rzecz która jest taka ciekawa, która, którą mogę zaspoilerować komuś, kto będzie czytał, to jest ten moment, w którym masz piękny samochód, drogi, sportowy pewnie najlepiej. Na pewno drogi jedziesz jako kierowca i, i myślisz sobie ale, ale wszyscy mnie podziwiają gdzie w rzeczywistości schemat jest dokładnie inny czyli wszyscy patrzą na samochód i, i wyobrażają sobie siebie w tym samochodzie pomijając sukcesu tak mm -hmm. twoje nie myślą ale jedzie mądry człowiek który zapracował wymyślił oddał swoje życie pracy czy jakkolwiek y, o, o, oddał się temu, żeby to stworzyć, to, to każdy myśli o tym samochodzie, więc jakby w bardzo fajny sposób można, można mo, mo, może nawet jest kontraraninem takim trochę do, do takich stereotypów finansowych, więc tą książkę polecam, polecam też Shoodoga". polecam książkę Cywilizacja, która też daje taką perspektywę świata całego. Dużo książek. E, Morgan Hussle chyba, jak słuchacie audycji, to nie jest wam obcy, a jeżeli nie, to Psychologia Pieniędzy to jedna z lepszych książek, którą przeczytałem w ostatnich latach. Tomku, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchaczki Audycji Zaprojektuj Swoje Życie zapamiętali z tej rozmowy? A umiesz zmierzyć, ile osób dotrwało do tego momentu? 68% osób nas słucha do końca. Potrafimy to zmierzyć. I pewnie są bardzo różni ci nasi słuchacze, bo ta rozmowa będzie odebrana przez różnych ludzi w różnych wiekach, mhm. w różnych kontekstach, mhm. w różny sposób. Ja często, często sobie myślę, że to, co nas jednoczy, to jest czas. I jeśli mogę prosić kogoś, to, żeby się zastanowił nad tym, jak inwestuje swój czas na tej Ziemi, ile w rozrywkę, ile w pracę, ile, ile, ile się wytraca tego czasu. Więc mogę tylko powiedzieć, jeżeli ktoś ma coś czegoś zapamiętać tutaj, to być może to być może zdać sobie sprawę z tego, że, że ten czas jest po prostu ograniczony i. Ja o tym myślę, może jak na swój wiek za, za często nawet, aby nie robić tego wszystkiego, co, co wymaga od ciebie społeczeństwo w kompromisie do tego, żeby spędzić czas taki, jaki, jaki naprawdę się chce. Dobra to jest, bo rzeczywiście pieniądze przychodzą i odchodzą, biznesy się budują i upadają, a czas przemija. Czas przemija i ten wywiad też się kiedyś zestarzeje. Mam, mam nadzieję, że w miarę dobrze. My to nazywamy evergreenami. One już dość, dość, dość dobrze się starzeją, także większość naszych odcinków jest oglądana co najmniej codziennie, a na pewno kilkadziesiąt razy w tygodniu. Mówię nawet tych pięcioletnich. Także no, nie jest tak źle. Piękne statystyki. No, dziękuję ci licznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję wam. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszam na audycję Zaprojektuj Swoje Życie. Zaprojektuj swoje życie.